Halo, halo, dzień dobry Państwu, z tej strony Tomasz Małkowski, a przed nami starcie mistrza Polski z poprzedniego sezonu, drużyna Rakowa Częstochowa z Beniaminkiem tegorocznych rozgrywek z zespołem UKS-u Łódź. Ostatnio zespół gospodarzy tego spotkania, czyli oczywiście UKS-u, właśnie podłapał dobrą formę, wygrywając Wartą Poznań 1-0 po bramce Piotra Januszkowicza i zwyciężając Puszczonie Połomice, która to przecież w 24. kolejce sprawiła problemy zespołowi Dawida Szwargi. Spotkanie to jest rozgrywane w Łodzi na stadionie imienia Władysława Króla. Głównym arbitrem tego spotkania jest Bartosz Frankowski. Przejdźmy sobie teraz może do podstawowych jedenastek obydwu zespołów. Zacznijmy może od gospodarzy, tam między słupkami. W drużynie UKS Łódź Aleksander Bobyk z numerem 1 na prawej stronie, zaś Kamil Dankowski z numerem 8. W środku obrony Lewent Gilen z numerem 2 i Rahil Mamadow z numerem 4. Na lewej stronie zaś grający z numerem 18 Riza Dormisi, zawodnik pochodzący z Danii. W środku pola ten zawodnik odpowiadający za zadania defensywne właśnie w drużynie UKS Łódź Adrian Louwau. Na prawej stronie Hussein Bali z numerem 70, Dani Ramirez z numerem 16. Z numerem 14 Michał Mokrzycki, na lewej stronie Bartosz Czeliga, kapitan UKS Łódź, grający z numerem 26, no i jako ten wysunięty napastnik w drużynie UKS Łódź, właśnie Piotr Januszkowicz, zawodnik, który to dał ostatnio zwycięstwo ekipie Marcina Matysiaka. Przejdźmy sobie teraz może do drużyny przyjezdnych, tam między słupkami Wladan Kowacewicz, grający z numerem 1. W środku obrony Bogdan Rakowitan z numerem 25, Zoran Arsenic z 24, a obok niego Stratos Svarnas, grający z numerem 4. Przechodząc do środka pola, tam Fran Tudor, zawodnik pochodzący z Chorwacji, grający z numerem 7. Obok niego Władysław Koczergin, Ukrainiec, grający z numerem 30. Gustav Berggren, grający z numerem 5. I Jan Carlos, zawodnik z Brazylii, grający z numerem 20. Na prawej stronie Johnny Yeboah, grający z numerem 11, na lewej stronie Bartosz Nowak, no i jako ten wysunięty napastnik w drużynie Rakowa Częstochowa Ante Cernac, zawodnik, który to też strzelił bramkę w ostatnim spotkaniu, kapitalną zresztą, bardzo ładną, widowiskową przede wszystkim bramkę, strzelając w samo okienko spotkanie z Koroną Kielce. No bo o tym też warto wspomnieć, że Raków Częstochowa grał w środę swoje spotkanie w ramach odrobienia tego meczu z trzeciej kolejki tych rozgrywek z Koroną Kielce. Tam ten mecz nie sprawił im większych problemów. Odnieśli bardzo proste zwycięstwo, grając właśnie na Suzuki Arena, wygrywając 2-0 po bramkach Ante Cernaca właśnie i Władysława Koczerkina. Jeśli byśmy mieli sobie natomiast spojrzeć na bezpośrednie starcia między tymi dwoma drużynami, no to tutaj częściej zwyciężała drużyna gospodarzy tego spotkania, czyli oczywiście UKS-u Łódź. Oni zwyciężyli 8 razy, 4-krotnie pojawił się rezultat remisowy, no i dwie wygrane Rakowa Częstochowa. Jeśli chodzi o potyczki między tymi dwoma zespołami, wrócił po kontuzji Papa Nikolaou, co też jest oczywiście ciekawe. Tak się prezentują obydwa zespoły na te spotkanie. Sporo kibiców zgromadzonych oczywiście na stadionie w Łodzi. No i zaraz już Bartosz Frankowski rozpocznie tę rywalizację. Cześć, Dawid. To tak się czyta. Wydaje mi się, że się nie pomyliłem. No jeśli byśmy mieli patrzeć, w jakiej formie ostatnio jest drużyna UKS Łódź, no to wygląda to naprawdę imponująco. Pytanie, na jak długo to będzie wyglądało w taki sposób? To było akurat zaskoczeniem, że UKS Łódź złapał tak dobrą formę. Mało kto się spodziewał, że właśnie zespół Marcina Matysiaka będzie jakąkolwiek pasę podłapie tak naprawdę jeszcze w tegorocznych rozgrywkach. No już Bartosz Frankowski sięga po gwizdek i rozpoczyna tę rywalizację przy piłce UKS Łódź. Kamil Dankowski teraz jeszcze od razu cofa piłkę do Wladena Kowacewicza. Wladan Kowacewicz, zagranie piłki do środka pola i na lewą stronę.
do Michała Mokrzyckiego. Michał Mokrzycki natomiast do Bartosza Szeligi. Bartosz Szeliga pędzi już na lewej stronie. Zawodnik UKS Łódź, ten jednak zostaje popchnięty, ale zostaje popchnięty przede wszystkim bez faulu, także Raków Częstochowa tutaj bardzo dobrze tą piłkę odebrał. Lewent Gilen cofa jeszcze teraz piłkę do Aleksandra Bobka. No i jestem ciekaw, jak będzie przebiegała ta rywalizacja dla obydwu zespołów. Rachil Mamadow cofa teraz jeszcze piłkę do Aleksandra Bobka. Bardzo wysoko już w tych pierwszych sekundach tego spotkania zespół Dawida Szwargi. Możemy zauważyć naprawdę bardzo mocny pressing, który teraz się opłacił. Johnny Jeboach próbował piłkę przejąć. Jeszcze teraz Gustav Berggren. Frany Tudor. Zaś przejmują piłkę gospodarze tego spotkania, ale nie na długo, bo znów tracą posiadanie. Bartosz Nowak. Traci piłkę. Ale znów odzyskują ją medaliki. Stratos Farnas. Raków Częstochowa. Znów wychodzi trójką obrońców. To jest oczywiście podstawowe ustawienie, jeśli chodzi o tegoroczne rozgrywki. Ale jeśli byśmy chcieli spojrzeć natomiast, ilu Polaków pojawiło się w drużynie Rakowa Częstochowa w tym spotkaniu, no to jest tylko i wyłącznie jeden zawodnik pochodzący z Polski, którym jest Bartosz Nowak. Właśnie. Grający z numerem 27. Reszta to są oczywiście obcokrajowcy. Co chyba niezbyt dobrze tak naprawdę świadczy o polskiej ekstraklasie. Zoran Asenić. Teraz jeszcze podanie do Stratosa Sfarnasa. Stratos Sfarnas do Bogdana Rakowitana. No bo jeśli my stawiamy na zawodników zagranicznych, to jak my mamy rozwinąć polski futbol? W jaki sposób? Żeby rozwijać tych chłopaków, aby oni później mogli prezentować dobrą formę w reprezentacji. Takie pytanie mi się nasuwa, patrząc na podstawową jedenastkę Rakowa na te spotkanie. Teraz jeszcze ta piłka cofnięta do Bogdana Rakowitana. Ten zagrywanie celnie. O, jeszcze przejął tą piłkę teraz Bartosz Szeliga. Kapitan drużyny UKS-u. Jeśli byśmy chcieli zajrzeć w historię, jeśli chodzi o tegoroczne rozgrywki, no to było spotkanie między tymi dwoma drużynami. Tam Raków Częstochowa zwyciężył 1-0, ale do tego może wrócimy już za niedługo. Bartosz Nowak teraz jeszcze przy piłce. Bartosz Nowak kapitanie przedostał się na lewej stronie. Ante Crnac teraz jeszcze przy piłce. Fran Tudor do granie, ale wybija jednak tą piłkę. Teraz jeszcze Adrian Louwau, który to, gdy UKS Łódź nie jest przy posiadaniu piłki, cofa się do środka obrony i tam bierze udział w odbiorze. Wybija teraz jeszcze tą piłkę dalej utrzymującą się w polu gry Michał Mokrzycki. Cały zespół UKS-u się broni, a Raków Częstochowa nadal atakuje już w pierwszych minutach tej rywalizacji. Jan Carlos Brazylijczyk będzie teraz tą piłkę zagrywał z rzutu z autu. Na razie sporo się dzieje pod bramką UKS-u Łódź. Zagranie do Stratosa Sfarnasa. Ten jednak nie doszedł do strzału. No i zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Zoran Arsenić próbował dograć piłkę do Jana Carlosa. Ten jednak jej nie przejął. Piłka została wybita, ale nadal przy posiadaniu medaliki. Fran Tudor. Teraz przez chwilę znajdujący się na lewej stronie zagrał do Bartosza Nowaka. Bartosz Nowak na lewą stronę. Piłka do Heana Carlosa. Ten dochodzi do strzału, ale uderzenie zostaje zablokowane przez jednego z defensorów. I Johnny Jeboach przy piłce. Podana dobrze piłka do drugiej tercji ofensywnej do Gustava Berggrena. Ten do Frana Tudora, który został zatrzymany w polu karnym. Teraz jeszcze Johnny Jeboach. Cały czas Raków Częstochowa w natarciu. Zobaczmy. Kufy teraz walczy o piłkę. Cały czas. Nieustannie. Cały zespół UKS Łódź się broni. W 11 na własnej połowie.
Jestem ciekaw, jaki to będzie końcowy rezultat, jeśli chodzi o tę rywalizację. Jak sobie tu poradzi drużyna Marcina Matysiaka, no bo oczywiście w ostatnim czasie wychwalani przez te ostatnie rezultaty zawodnicy z Łodzi. Natomiast no jednak nie mierzyli się z takimi zespołami jak przykładowo Raków Częstochowa, no, który to w ostatnim czasie wygrał z Lechem Poznań, a tydzień później zremisował z Puszczą Niepołomice. Teraz jeszcze Gustav Berggren próbował dograć piłkę do Johnego Jebołacha. Zagrał jednak niecelnie, ale cały czas przy piłce Raków Częstochowa. Nabił tutaj jeszcze Gustav Berggren, jednego z zawodników UKS Łódź. I będziemy mieli rzut z autu. Przygląda się temu całemu meczowi Dawid Szwarga, trener zespołu przyjezdnych. No już piłka została podana do zawodnika ustawionego na prawej stronie, do Kamila Dankowskiego. Kamil Dankowski teraz jeszcze cofa tą piłkę do Huseina Balicia. I Rahil Mamadow na lewą stronę do Riz Dormisiego. Riza Dormisi próbował jeszcze teraz tą piłkę przepuścić przez Piotra Januszkowicza, który to w ostatnich minutach gra na lewej stronie. W fazie przejściowej często możemy go zauważyć właśnie na tej pozycji. Hussein Balić przy piłce, indywidualna akcja! Ale teraz Zoran Arsenis jednak zdołał mu tą piłkę przejąć. Była naprawdę dobra akcja Husseina Balicia. Spójrzmy sobie na to jeszcze raz. Został tutaj zatrzymany przez dwóch zawodników Mistrza Polski, przez Stratosa Sfarnasa i Zorana Arsenicia. Właśnie zacznie teraz jeszcze od bramki Zlatan Kovacevic. Łapek w górę zostawionych pod tą transmisją. 8 minuta tego spotkania. Ja serdecznie proszę Was o to, aby tutaj, jeśli Wam się ta transmisja podoba i jeśli podobają Wam się relacje na naszym kanale, abyście zostawili tutaj subskrypcję, czy też tą łapkę w górę. Właśnie to nam pomaga w rozwoju naszego kanału. To nas motywuje też przede wszystkim do startu z coraz to nowymi formatami. Także jeszcze raz serdecznie zapraszam. Będzie rzut z autu. Wykonawcą Bogdan Rakowitan próbował dograć piłkę do Johnego Jebołacha, ale świetnie teraz w fazie przejściowej zachował się jednak Michał Mokrzycki. Husein Balić zmienił teraz jeszcze stronę i Michał Mokrzycki przy posiadaniu. Michał Mokrzycki na przedpolu odegrał jeszcze teraz tą piłkę do Kamila Dankowskiego. Ten zagrywa w pole karne. Próbują doskoczyć do piłki zawodnicy UKS Łódź, ale nieco lepsi okazali się tutaj przejezdni UKS Łódź. Natomiast nadal w natarciu. Zobaczmy. Piłka na lewej stronie. Riza Dormisi podaje jeszcze teraz do Daniego Ramiresa. Dani Ramirez, wychowany Realu Madryt, nadal utrzymuje się przy piłce. Cofa teraz jeszcze tą piłkę do Rizy Durmisiego. Ten zagrywa w pole karne. Dalej przy piłce utrzymuje się UKS Łódź. Jednak dobrze teraz w obronie zespołu Dawida Szwargi. Cały czas powstrzymują te wrzutki. Teraz zawodnikiem, który dobrze zapobiegł wrzutki w pole karne, był Juan Carlos, który tutaj dostał w głowę po jednej z centr właśnie w pole karne i tutaj ucierpiał. Spójrzmy sobie jeszcze raz na tę sytuację. Co tu mogło się tak naprawdę wydarzyć? Gdzie tu mógł ucierpieć Brazylijczyk? No będzie rzut z autu dla UKS Łódź. Wykonawcą Kamil Dankowski. Teraz jeszcze ta piłka przeszła przez Rahila Mamadowa. Na spokojnie konstruują tą akcję gospodarze. Kamil Dankowski, odegranie do Levena Gilena. Leven Gilen do Rahila Mamadowa. Rahil Mamadow próbuje posłać piłkę na prawą stronę i zobaczmy, czy do niej dojdzie Husein Balić. Nie doszedł. Niestety, ale UKS nadal przy piłce. Mocno wchodzą w te spotkanie gospodarze. I dogranie na prawą stronę do Husseina Balicia.
Dani Ramirez posyła jeszcze teraz piłkę do Kamila Dankowskiego. Ależ to była okazja dla UKS-u Łódź, aby objąć prowadzenie w tym spotkaniu. Coś nieprawdopodobnego, piłka obiła się o słupek. Ale tutaj podopieczni Marcina Matysiuka byli bardzo bliscy wyjścia na prowadzenie w tym meczu. Domagają się teraz jeszcze przewinienia w polu karnym gospodarze. Ale od razu jesteśmy już na drugiej połowie. Ante Cyrnac przy futbolówce. Ante Cyrnac szuka tutaj dobrego dogrania. No i wyszukał kapitanie Bartosza Nowaka. Bartosz Nowak uderza nad bramką. Ale tutaj kapitalnie w fazie przejściowej. Podając piłkę dwa czy też trzy razy, zespół Dawida Szwargi skonstruował akcję. To naprawdę mogło się podobać. Ante Cyrnac dobre dogranie górą. Do Bartosza Nowaka ten próbował jeszcze przerobować Aleksandra Bobka. To się jednak nie udało. To było naprawdę dobre dogranie. Tam raczej spalonego również by nie było. Także naprawdę mocne pierwsze minuty. Mocne pierwsze kilkanaście minut na stadionie w Łodzi. Przed chwilą ten obity słupek przez Kamila Dankowskiego. No i niewykorzystana sytuacja Bartosza Nowaka przed sekundy. No i przy piłce zespół UKS-u Łódź gubi się teraz z futbolówką Michał Mokrzycki. Próbował dograć jeszcze piłkę Fran Tudor. To się jednak nie udało, ale mamy rzut z autu dla Rakowa Częstochowa. Gustav Berggren podaje piłkę do Ante Cyrnaca. Ante Cyrnac na prawą stronę do Frana Tudora. Fran Tudor, ile jednak piłka zostaje mu odebrana przez Huseina Balicia, który to kapitalnie zastawił się teraz z piłką. I będziemy mieli rzut z autu. Mocne, naprawdę mocne te pierwsze kilkanaście minut tego spotkania. Mamy rzut z autu teraz dla Rakowa Częstochowa. Fran Tudor zagrywa piłkę w głąb pola karnego. Ta do wychodzącego naprzód Ante Cyrnaca, ale Chorwat do piłki jednak nie dotarł. I Zoran Arsenić. Cofa jeszcze teraz tam piłkę do Vladena Kovacevicia. Vladan Kovacevic na lewą stronę do Stratosa Sfarnasa, który jest tutaj naciskany przez Piotra Janczkowicza i Stratos Sfarnas. Teraz jeszcze ta piłka dotarła do Koczerkina. Władysław Koczerkin próbuje dograć piłkę do żonego Jebołacha, ale ta do zawodnika pochodzącego z Ekwadoru jednak nie dochodzi. Pojawi się na pytanie na czacie od Terimento. Zgodzicie tym, że 16-latkowie rezerw z Ajaxu są lepsi niż drużyna UKS-u Łódź? No słuchaj, ja akurat no jestem w stanie stwierdzić, że to prawda, chociaż patrząc na te ostatnie spotkania, no to drużyna UKS-u Łódź prezentuje się naprawdę nieźle i też mam wrażenie, że pod wodzą właśnie Marcina Matysiaka wygląda to o wiele lepiej. Drużynie gospodarzy tego spotkania niż to wyglądało na pewno w rundzie jesiennej, gdzie to nie wyglądało jednak najlepiej. Jeśli chodzi generalnie o trenerów w zespołach ekstraklasy, no to tutaj występuje problem. Bo w większości zespołach mówi się częściej o zwolnieniach niż zatrzymaniu danego szkoleniowca. Teraz jednak piłka zagrana górą. Niecelnie do Kamila Dankowskiego. I będzie rzecz zaczynał od rzutu z autu zespół Rakowa. Zoran Arsenić. Teraz jeszcze przy piłce. 15 minut tej rywalizacji już za nami. Dograna ta piłka do Stratosa Sfarnasa. Szukają tutaj różnych rozwiązań medaliki. Jean Carlos dobrze teraz wystawił się na pozycję. Nadal przy piłce zespół Dawida Szwargi. Teraz jednak piłka zostaje im odebrana. Ante Cyrnac zagrywa piłkę niecelnie i tracą ją pod swojego posiadania
Podopieczni Dawida Szwargi niecelnie zagrywa piłkę. Stratos Farnas wybija ją z dala od własnej bramki. Teraz jeszcze Zoran Arsenić próbuje dograć piłkę do Ante Crnaca, lecz dobrze interweniuje jednak Rahil Mamadow. Robi się całkiem spore zamieszanie pod bramką UKS Łódź. Zauważyłem po piłkach zagranych górą, także może to jest właśnie takie rozwiązanie, którego powinien szukać zespół Dawida Szwargi w tym spotkaniu. Otóż przeniosło kilka dobrych zagrań, czy to do Antcernaca, czy to wcześniej właśnie do Bartosza Nowaka. Jak to wyglądało w tych pierwszych kilkunastu minutach? Piotr Mokrzycki. Michał Mokrzycki zagrywa jeszcze teraz tą piłkę do Rahila Mamadowa. Ten do Rizy Durmisiego. I Rahil Mamadow odgrywa teraz do Aleksandra Bobka. Aleksander Bobek na prawą stronę do Lewenta Gilena. Ten jednak piłkę traci, będąc presowany przez kilku zawodników Rakowa. Piłka na przedpolu Władysław Koczerkin teraz jeszcze dogrywa na prawą stronę do Bartosza Nowaka. Lecz jednak te zagranie było niecelne. No i zacznie z autu drużyna gospodarzy. Zagrał Riza Durmisi. Rahil Mamadow zagrywa teraz tą piłkę do Kamila Dankowskiego. Ten znów zagrywa niecelnie. Sporo tych niecelnych zagrań w tych pierwszych minutach u tego zawodnika właśnie. Już kilka z tego, co widziałem, tutaj się na spokojnie przydarzyło. Gustav Bergl. To jest zawodnik, który potrafi się zachować, mając piłkę na plecach. Mając przede wszystkim również rywala za plecami. Bogdan Rakowitan. Bogdan Rakowitan posyła futbolówkę na lewą stronę. Próbował posłać ją na lewą stronę do Heana Carlosa. Posłał jednak ją niecelnie. No i będzie rzut z autu. Kolejny w tym spotkaniu. Naprawdę, to już jest 17 minuta tego spotkania. Już mieliśmy kilka dobrych okazji. Ale chyba taka najlepsza dotychczas w tym spotkaniu. No to wydaje mi się, że to ta akcja i strzał dany przez właśnie Kamila Dankowskiego. Z okolic 12 minuty tego spotkania. Gdzie to zawodnik występujący z numerem 8 strzelił właśnie w słupek. Teraz zobaczmy. Zagrana piłka, próba zagrania piłki do Johnego Jebołacha, ale tam wystąpiło nieporozumienie. Także będziemy mieli kolejny rzut z autu. UKS Łódź, wiadome, mocno cofnięty w tym spotkaniu. Próbując konstruować akcję po kontratakach. To jest oczywiście zrozumiałe. Tak powinni grać Beniaminkowie. No i zagranie teraz tej piłki do wychodzącego naprzód Piotrka Janczkowicza. Fran Tudor. Fran Tudor gubi się jednak teraz z piłką. Bardzo dobrze presowany Gustav Bergen. Piłka dla UKS-u Łódź. Mamy kolejny rzut z autu. Niezbyt dobrze zachował się teraz z piłką Riza Durmisi. Zawodnik pochodzący z Danii. Stracił piłkę i będzie rzut z autu. Wybita teraz jeszcze futbolówka przez Rahila Mamadowa. Mam wrażenie, że w tych pierwszych kilkunastu minutach możemy też zauważyć sporo takiej niejasności w rozgrywaniach, w rozgrywanych akcjach przez Raków Częstochowa właśnie. Zresztą wydaje mi się, że o tym właśnie piłkarze rozmawiają teraz na boisku, bo widać te niezbyt zadowolone miny. Znów piłkę przejmuje zespół UKS Łódź. Kamil Dankowski zagrywa na prawą stronę. Teraz jeszcze odegrana ta piłka do Michała Mokrzyckiego. Michał Mokrzycki. I znów piłka zagrana do Kamila Dankowskiego. Bardzo mocno swoją grę opiera właśnie UKS Łódź na tego prawego obrońcę swojego. Kamil Dankowski walczy teraz jeszcze o piłkę. Podwaja jeden z zawodników
Rakowa Częstochowa, mianowicie Bartosz Nowak traci teraz jeszcze piłkę, będąc faulowany. Ale tu jest jeszcze pokazana ta sytuacja najlepsza z tego spotkania. No kapitalnie wyszedł za obrońców Kamil Dankowski. No i strzelił w słupek. Milimetry go dzieliły od objęcia prowadzenia w tym spotkaniu. Fran Tudor, znów faulowany zawodnik Rakowa. Tym razem przez Rizę Durmisiego. No i będzie rzut wolny. 20 minuta tej rywalizacji, a ja Was serdecznie proszę o zostawienie łapki w górę, jak i subskrypcji na naszym kanale, jeśli podobają nam się nasze transmisje, nasze relacje z meczów, no i oczywiście odcinki, które również pojawiają się na naszym kanale. Zagrana teraz jeszcze ta piłka, lecz dobrze teraz odebrał ją Riza Durmisi. Riza Durmisi wybił futbolówkę na rzut z autu. Zacznie zespół Dawida Szwargi. I Bogdan Rakowitan. Bogdan Rakowitan próbował posłać piłkę do Ante Crnaca. Ten próbuje odegrać piłkę rywalom. Nie udaje mu się jednak futbolówki odebrać. I walczy o piłkę Kamil Dankowski. I zdołał ją jednak przejąć. I będzie jeszcze rzut wolny dla UKS-u Łódź, z tego względu, że został faulowany właśnie Kamil Dankowski. Kamil Dankowski może nie posyła zbyt dobrych podań w tym spotkaniu, ale generalnie rzecz biorąc, wychowanek Śląska Wrocław dobrze sobie radzi w tej rywalizacji, w akcjach ofensywnych przede wszystkim, gdzie to musi pokazać od siebie jakiś indywidualny rajd, przedrzeć się przez środkową pomoc drużyny Rakowa Częstochowa i skonstruować przede wszystkim dobrą akcję. Mamy kolejny faul. Faulowany Piotr Janczukowicz. No i będzie piłka dla UKS-u. Zaron Arsenić. Arsenić podaje teraz jeszcze piłkę. UKS jednak przejmuje futbolówkę, ale nie na długo. Teraz jeszcze Gustav Bergen próbował tą piłkę odebrać. No i leży na murawie faulowany zawodnik, który ucierpiał w tej sytuacji, Gustav Berggren. Spójrzmy na tą sytuację jeszcze teraz z bliska. Do czego tam mniej więcej doszło? No mógł rzeczywiście być faulowany tutaj przez Rahila Mamadowa. Tak to wyglądało z boku, że tutaj Rahil Mamadow niezbyt dobrze zainterweniował. Ale z tego, co widzę, bez kartki jak na razie. Zawodnik pochodzący z Azerbejdżanu. Piłka dla Rakowa. Na lewej stronie pędzi już teraz Juan Carlos. Wywalczył on. Nie wywalczył. Zacznie od bramki Aleksander Bobek. Domagają się oczywiście rzutu rożnego zawodnicy Metalików. Ja też to tak zinterpretowałem. Muszę przyznać, że myślałem, iż będzie rzut rożny, ale jak się jednak okazało, tutaj bez stałego fragmentu. Zacznie od bramki Aleksander Bobek, młody talent zresztą, wychowanek UKS-u Łódź. Jeśli byśmy chcieli spojrzeć na przykład na właśnie bramkarzy UKS-u, no to większość z nich to są wychowankowie, ewentualnie Michał Kołba, 31-latek, no to jest wychowanek SMS-u Łódź, ale to jest taka szkółka piłkarska, której zawodnicy często później i tak przechodzą właśnie do drużyny UKS-u. UKS Łódź nadal przy piłce. Wcale nie boją się tej piłki posiadać w tym spotkaniu. Rahil Mamadow zagrywa piłkę na prawą stronę do Kamila Dankowskiego. Kamil Dankowski na prawą stronę do Husseina Balicia. Hussein Balić traci futbolówkę, ale zdołał wywalczyć jeszcze teraz rzut z autu, także będziemy mieli
Kolejną szansę dla zespołu gospodarzy. Cofnięta jeszcze teraz ta futbolówka Rahil Mamadow. Zagrywa piłkę do drugiej tercji boiska, mianowicie próbował ją zagrać do Michała Mokrzyckiego. To się jednak nie udało. Raków Częstochowa próbował dograć piłkę górą do John'ego Jeboacha. Piłka została zagrana natomiast niecelnie, przez co UKS Łódź się nadal w natarciu. Teraz jeszcze podanie do Piotrka Janczukowicza. Janczukowicz jednak do futbolówki nie dobiega. Piłka zostaje wybita poza pole gry. No i będzie piłka dla UKS-u Łódź. Cały czas przy piłce podopieczni Marcina Matysiaka. Teraz jeszcze mamy rykoszet i mamy rzut rożny. Proszę Państwa, dla zespołu UKS-u. Naprawdę, nie boją się tutaj rycerze wiosny w tym spotkaniu. Pokazują przede wszystkim charakter. Nie zamykają się aż tak na własnej połowie. To było jednak to, czego mogliśmy się w jakim stopniu spodziewać po takim spotkaniu z takim trudnym rywalem, jakim bez dwóch zdań jest zespół Dawida Szwargi. Będzie zagrywał tę piłkę Durmisi, już ustawił sobie ją na narożniku i zagrywa w pole karne. Teraz jeszcze na przedpolu Dani Ramirez zagrywa do Huseina Balicia. Znów wywalczony rzut z autu przez piłkarzy UKS-u. Husein Balić próbował dograć piłkę teraz jeszcze do Adriana Lowału. Mieliśmy sytuację, kolejną sytuację zresztą, pod bramką Wladana Kowacewicza. 28 minuta tego spotkania. Oczywiście do statystyk, jeśli chodzi o strzały, stworzone sytuacje, no to o tym wszystkim wspomnimy sobie po tej pierwszej połowie, gdzie będziemy to spoglądać na statystyki. Ale to była naprawdę kolejna bardzo dobra okazja. Zawodnika UKS Łódź, Ante Cernacy, walczy o piłkę, ale zostaje tutaj potrojony. On piłkę stracił, lecz UKS Łódź przy piłce się nie utrzymał. Raków Częstochowa teraz jeszcze w posiadaniu. Zoran Arsenić, dogranie do Stratosa Sfarnasa. Stratos Sfarnas na lewą stronę do Bartosza Nowaka. Bartosz Nowak do Władysława Koczerkina. Władysław Koczerkin teraz jeszcze traci piłkę. Nie był w stanie zachować równowagi zawodnik pochodzący z Ukrainy. Chowanek Szakhtara Donieck. Pisze tutaj Siwy Bajerant. Nie spodziewałem się, że Paulo Sousa zawita do nas na czat, no ale witamy serdecznie oczywiście. UKS pogrzebie marzenia Rakowa o Lidze Mistrzów. No, patrząc na to, jak na razie wygląda to spotkanie, to wcale nie wykluczyłbym tutaj jakiejś niespodzianki właśnie w tym meczu, ale to się jeszcze oczywiście wszystko okaże. Mamy rzut wolny dla UKS-u Łódź. Zrobiło się całkiem spore zamieszanie. Nadal jednak zespół Łodzi się przy tej futbolówce utrzymał. Leży na boisku John Jeboach, który tutaj domaga się przewinienia. Łapie się za kostkę. Zawodnik pochodzący z Ekwadoru. Jako ciekawostkę warto wspomnieć o tym, że John Jeboach rozegrał też kilka spotkań w młodzieżowej reprezentacji Niemiec. Tam zaliczył kilka naprawdę udanych występów. Zobaczmy, czy Ekwadorczyk będzie w stanie podnieść się z boiska. Tak, na szczęście był w stanie powstać z kolan. No i wróci na boisko zawodnik występujący z numerem 11. Piłka dla UKS-u. Rahil Mamadow zagrywa teraz jeszcze piłkę do Kamila Dankowskiego. Kamil Dankowski do Huseina Balicia, który tutaj jest bardzo mocno naciskany. Dograna jeszcze teraz ta piłka do Piotra
Janczukowicza. Piotr Janczukowicz próbował jeszcze teraz dograć do Huseina Balicia, który próbował wbiec. Zaś poza obrońców to jednak nie było zbyt udane. No i cały czas przy piłce drużyna gospodarzy. Zobaczmy, Husein Balic coraz bliżej pola karnego, drużyna UKS-u Łódź. Kamil Dankowski. Kamil Dankowski szuka tutaj centry, ale ostatecznie był w stanie wywalczyć rzut z autu. Decyduje się na krótkie rozegranie. Kamil Dankowski i zagrywa futbolówkę do Huseina Balicia. Husein Balic, lekkie zamieszanie pod polem karnym. Zobaczmy. I będziemy mieli piłkę od bramki dla Rakowa. Będzie zaczynał Wladan Kowacewicz. Naprawdę. Może nie tyle co agresywny, ale nie boi się w tym spotkaniu UKS drużyny mistrza Polski. Przez co to się miło ogląda. No to po prostu fajnie się patrzy. To nie jest takie jednostronne spotkanie, gdzie to Raków Częstochowa konstruuje sobie akcje, konstruuje sobie te sytuacje, ale po prostu nie są w stanie ich wykończyć. No właśnie nic z tych rzeczy, bo to wydaje mi się, że drużyna UKS-u w ostatnich minutach przejęła inicjatywę w tym spotkaniu. Oprócz tej sytuacji Bartosza Nowaka może w około 13-14 minucie tego meczu, no to nic więcej tutaj nie było ze strony przyjezdnych. ...33 łapki w górę na tej transmisji. 11783 łapki w górę, Boże, subskrypcje na naszym kanale. Także jeśli ktoś jeszcze naszego kanału nadawczego nie subskrybuje i nie zostawił łapki w górę pod tą transmisją, to serdecznie zapraszam właśnie do zrobienia tego. Jeśli komuś podobają nam się relacje na naszym kanale, no i odcinki, które również możecie tutaj znaleźć. Riza Durmisi teraz jeszcze próbował zatrzymać Frana Tudora, ale zrobił to nieprzepisowo, że teraz jeszcze na Murawie Chorwat. Riza Durmisi mówi, że to nie było nic poważnego, że tutaj broń Boże nie powinno być kartki. No i ostatecznie rzeczywiście raczej tej kartki nie będzie przed nami. Przerwa teraz jeszcze na picie. 33 minuta tej rywalizacji. Sporo się jak na razie dzieje na boisku i na arenie w Łodzi. Mieliśmy kilka sytuacji. Mieliśmy tą akcję Kamila Dankowskiego. Mieliśmy też strzał Bartosza Nowaka po kapitalnym zagraniu Ante Cernaca. Motywuje teraz swoich zawodników Dawid Szwarga. Raczej niezadowolony z tego, co dzieje się teraz na boisku w Łodzi. A Marcin Matysiak nieco bardziej spokojnie teraz przemówił do Michała Mokrzyckiego. Przekazał mu kilka rad i uwag dotyczących tego spotkania. No ale już zawodnicy powoli wracają na boisko. Dalej boryka się najprawdopodobniej z jakimś urazem. Słuchajcie, Fran Tudor. Z tego względu, że musi opuścić boisko. Zobaczmy na jak długo i zobaczymy, czy będzie w stanie wrócić na murawę. Musiał zainterweniować tutaj sztab medyczny. Także trzymajmy kciuki, że nie jest to nic poważnego. I zacznie. Raków Częstochowa szukają długiej piłki do Bartosza Nowaka, ta jednak do niego nie dochodzi. Jeśli byśmy chcieli się natomiast pobawić w takie obliczenia dotyczące tego, ilu Polaków jest obecnie na murawie, no to 6, proszę Państwa, 6. 5 w drużynie UKS-u Łódź, no i 1 w drużynie Rakowa Częstochowa. Teraz jeszcze ta piłka zagrana przez Huseina Balicia, znów w polu karnym. Gospodarze tej rywalizacji próbował teraz strzał Michał Mokrzycki, lecz sytuacji nie wykorzystał.
To może się podobać. To, co grają w tym spotkaniu podopieczni Marcina Matysiaka, to wygląda naprawdę dobrze. Jeśli byśmy mieli patrzeć zatem w historię między tymi dwoma drużynami, jak wyglądały wcześniejsze starcia, no to... To nie wyglądało zbyt korzystnie właśnie dla drużyny przyjezdnych. Teraz jeszcze pokazana sytuacja sprzed chwili, gdzie to ucierpiał Adrien Louwau. Oczywiście tutaj został zaatakowany na kostkę. Dobrze, że zwrócił na to uwagę Bartosz Frankowski, główny arbiter tego spotkania. Teraz jeszcze Bartosz Nowak. Bartosz Nowak. Nadal przy piłce zawodnik występujący z numerem 27. Zagrywa teraz jeszcze piłkę do Hanna Carlosa. A ten do Gustawa Berggrena. Gustav Berggren na prawą stronę. Do Frana Tudora. Fran Tudor do Johnego Yeboaha. John Yeboah próbował przedrzeć się teraz przez Husseina Balicia. I dobrze mu się to udaje. Teraz jeszcze John Yeboah próbuje strzał, lecz interweniuje Aleksander Bobek. To była naprawdę bardzo dobra, udana akcja skonstruowanego... Boże. Skonstruowana właśnie przez zawodnika Rakowa Częstochowa. Dobrze się tutaj próbował przedrzeć przez Husseina Balicia, to mu się udało. No i doszedł do strzału zawodnik Rakowa. Ale już teraz zaczyna od bramki Aleksander Bobek. Zdecydował się na krótkie podanie do Mamadowa. Mamadow teraz jednak traci piłkę i przed szansą drużyna Rakowa. Fran Tudor oddaje strzał. I znów Fran Tudor. Dobra interwencja Rachida Mamadowa. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Ależ tutaj Rachim Mamadow. Rachim Mamadow, nie, przepraszam, to był przecież Levent Gilen. Uratował UKS Łódź od stracenia pierwszej bramki w tym spotkaniu. Spójrzmy sobie jeszcze raz na tę sytuację. Doszedł do strzału dwukrotnie. Fran Tudor pierwszy został zablokowany, no a później kapitalnie to wziął sprawę w swoje ręce Levent Gilen. Później jeszcze Michał Mokrzycki zainterweniował. Jak na razie świetnie się broni drużyna Rycerzy Wiosny. 38 minuta tej rywalizacji. Nie dowierza w to wszystko cały sztab trenerski Rakowa Częstochowa. Jakim cudem ta piłka nie wpadła do siatki? No tutaj jeszcze leży na murawie Fran Tudor. O ile, jeśli się nie mylę, ciężko stwierdzić, gdyż zawodnik ten ma zasłoniętą twarz ręką, a jego numer nie jest pokazany, ale tak jest. Nie myliłem się, na murawie leży to Fran Tudor, który już któryś raz z kolei cierpi w tym spotkaniu. Żeby tutaj nam się nie nabawił jakiegoś urazu właśnie. Zawodnik pochodzący z Chorwacji, rzeczywiście Levent Gilen, mógł tutaj ucierpieć, ale spójrzmy sobie na to jeszcze raz. I szykuje się już do wejścia na boisko Dawid Drachol. Zawodnik, który to dobrze się pokazał w meczu. Przykładowo spuszczą Niepołomice. Także tutaj najprawdopodobniej będzie przeprowadzona pierwsza zmiana w tym spotkaniu. Dawid Drachol pojawi się na boisku za Frana Tudora. Jest to oczywiście młodzieżowiec w zespole Rakowa Częstochowa. No i mamy rzut rożny. Dla drużyny Rakowa będzie ta piłka zagrywana na Stratosa z Farnasa. Piłka teraz jeszcze przeszła do Daniego Ramireza. Dani Ramirez cały czas w fazie przejściowej. Drużyna UKS Łódź, która utrzymuje się przy piłce. Próbował teraz jeszcze przejść z piłką Piotr Janczukowicz. Się jednak nie udało. To nie przyniosło większych korzyści. Lecz UKS nadal przy piłce. Piotr Janczukowicz zagrywa na lewą stronę. Do Bartosza Szeligi, ale znów ucierpiał jeden z zawodników Rakowa. Tym razem zawodnikiem leżącym na boisku jest Ante Crnac. Robi się coraz bardziej brutalnie. Na
Arenie w Łodzi, zobaczmy do czego doszło w tej sytuacji. No znów faulowany zawodnik Rakowa przed chwilą. Musiał zejść z boiska Fran Tudor. Potem jak został poturbowany kilkakrotnie. Kilkukrotnie przez zawodników Marcina Matysiaka. Teraz Ante Cernac ucierpiał, ale ten był w stanie wrócić na boisko. Vladan Kovacevic. Vladan Kovacevic. Teraz jeszcze zagrywa piłkę. Ta doszła do Koczerkina. Koczerkin teraz jeszcze. No i Koczerkin zacznie jednak od rzutu z autu drużyna gospodarzy. Piłka teraz jeszcze cofnięta do Rahila Mamadowa. Rahil Mamadow. Wymiana podań z Loventem Wilenem. Teraz dobrze wysłana piłka do Bartosza Szeligi, znajdującego się na lewej stronie boiska, który radzi sobie kapitalnie z Ante Cernacem. Oddał on strzał Bartosz Szeliga, ale ten był zdecydowanie niecelny. Nie sprawił większego zagrożenia bramce rywali. Ale to jest kolejne uderzenie zawodników UKS-u Łódź. Oni się naprawdę nie boją konstruować akcji w tym spotkaniu, nie boją się oddawać strzałów i dobrze jak na razie wyglądają w tym meczu. Zacznie od bramki Vladan Kovacevic. Znów leży na murawie. Faulowany przez jednego z zawodników Rakowa. Jeden z zawodników ukarany żółtą kartką, Hussein Balić. Ucierpiał tutaj w tej sytuacji. Bartosz Nowak. Także 43. minuta tej rywalizacji i mamy piłkę dla Rakowa. Zagranie na lewą stronę do Bartosza Nowaka. Bartosz Nowak wychodzi na wolną pozycję. Bartosz Nowak teraz jeszcze do John'ego Jebołacha, ten do Koczerkina! Ten decyduje się na oddanie strzału, ale uderza niecelnie. Zacznie od bramki Aleksander Bobek. Koczerkin tutaj zdecydowanie uderzył niecelnie. Ale dobrze mu została wystawiona ta piłka przez Bartosza Nowaka. To była naprawdę dobra sytuacja, dobra okazja do tego, aby tutaj wyjść na prowadzenie w tym spotkaniu. Aleksander Bobek wybija piłkę. Ale ostatecznie ląduje ona w rękach drużyny przyjezdnych. Stratos Farnas. Stratos Farnas. Gustav Berglen. Teraz jeszcze cofnięta ta piłka do Zorana Arsenicia. Zoran Arsenic zagrywa do Stratosa Farnasa. Ten na wolną pozycję do John'ego Jebołacha. No ale nie poradził sobie w drugiej linii teraz zespół Rakowa Częstochowa. Odzyskują jednak piłkę. Ante Cernac będzie szukał uderzenia. Nie, podaje piłkę do Koczerkina. Cały czas w natarciu. Drużyna Rakowa szuka strzału John'y Jebołach, ale uderza niecelnie. No muszą poprawić celownik. Podopieczni Dawida Szwargi. Sporo sytuacji sobie stwarzają jak na razie w tych ostatnich minutach. Były te sytuacje Frana Tudora, który to jakiś czas temu pożegnał się z murawą. Teraz przed szansą, aby strzelić pierwszą, jedyną jak na razie bramką w tym spotkaniu był John'y Jebołach właśnie. Ale uderzył niecelnie. Zdecydowanie niecelnie. Gdyby tu lepiej przymierzył zawodnik pochodzący z Ekwadoru, no to moglibyśmy mieć 1-0, ale Aleksander Bobek raczej by nie miał nic tam więcej do powiedzenia, bo to byłaby bardzo duża bomba najprawdopodobniej. Teraz jeszcze Hussein Bolt. Hussein Balić. Hussein Balić to granie do Piotra Janczukowicza. Ostatecznie piłka jeszcze wraca do Vladana Kovacevicia. Vladan Kovacevic. Zoran Arsenic.
No i 3 minuty zostały doliczone do tego regulaminowego czasu gry, jeśli chodzi o pierwszą odsłonę tego spotkania. Johnny Yeboah próbuje odzyskać piłkę, ale to mu się jednak nie udaje. Ostatecznie ona trafia jeszcze w ręce Vladena Kolacewicza. Zacznie teraz jeszcze od bramki, no i zobaczmy, co nam przyniosą te ostatnie minuty pierwszej połowy tego spotkania. Vladan Kovacevic decyduje się na daleki wyrzut, przejmuje teraz jeszcze tę piłkę Dawid Drahal. Dawid Drahal posyła piłkę do środka pola, do Koczekina, jeszcze został tam zatrzymany, został odgwizdany faul, ale tutaj użył jeszcze przywileju korzyści główny arbiter tego spotkania, Dawid Drahal. Znów teraz jeszcze przed szansą. Dawid Drahal szuka tutaj sytuacji. Przed szansą był Bartosz Nowak, aby oddać się strzał i aby strzelić bramkę na 1-0 w tym spotkaniu, ale Aleksander Bobek na posterunku. To była naprawdę dobra okazja Rakowa na strzelenie pierwszej bramki. No to lepsze minuty UKS Łódź już za nami raczej. Nie mówię, że w tym spotkaniu, ale w tej pierwszej połowie na pewno, no bo w tych ostatnich niezbyt wiele sobie stwarzają. Patrząc na te ostatnie minuty, to zespół Dawida Szwargi przejmuje tutaj inicjatywę znów na połowie rywali medaliki. Zobaczmy, jak to się wszystko rozwinie. Gustav Berggren posyła teraz jeszcze piłkę do Bogdana Rakowita. Na ten zagrywa w pole karne na lewą stronę do Bartosza Nowaka. No i będziemy mieli rzut rożny dla mistrzów Polski. Będzie zagrywał tą piłkę Bartosz Nowak. I zobaczmy, przed nami ostatnia minuta tej pierwszej połowy. Johnny Yeboah. Zagranie teraz jeszcze. No i znowu Johnny Yeboah. Wymiana piłek z Janem Carlosem. Johnny Yeboah teraz jeszcze próbuje wrzucić piłkę w pole karne. Zatrzymany Bogdan Rakowitan. Pytanie, czy przepisowo domaga się oczywiście faul zawodnik pochodzący z Rumunii. Jak na razie ta sytuacja nie jest poddawana analizie. No i Zoran Arsenić zagrywa teraz piłkę na lewą stronę do Heana Carlosa. Hean Carlos do Stratosa Svarnasa. Koczerkin teraz jeszcze przy piłce w fazie przejściowej drużyna Rakowa, ale to są ostatnie sekundy tej pierwszej odsłony. Zobaczmy, na ile pozwoli Bartosz Frankowski. No ale on kończy pierwszą odsłonę tej rywalizacji. Mieliśmy sytuację. Mieliśmy naprawdę sporo dobrych okazji w tym spotkaniu. Mieliśmy to strzał Kamila Dankowskiego w pierwszych kilkunastu minutach tej rywalizacji. Później była sytuacja Bartosza Nowaka. No i w ostatnich minutach tej pierwszej połowy tutaj mocno naciskał zespół Dawida Szwargi. Były okazje Frana Tudora, który to musiał zejść z boiska po tym, jak kilka razy został poturbowany właśnie przez zawodników UKS Łódź. Spójrzmy sobie teraz jeszcze na statystyki z żółtą kartką. Hussein Balić została przeprowadzona jedna zmiana, tak jak już wcześniej wspominałem, w drużynie Rakowa zszedł kontuzjowany Fran Tudor, no a na boisku pojawił się 19-letni Dawid Drahal. Jeśli byśmy chcieli natomiast spojrzeć w statystyki, no to oczekiwanie bramki przez te ostatnie minuty tej pierwszej połowy zdecydowanie większe w drużynie Rakowa Częstochowa. Posiadanie piłki, no i tutaj to jest niemała niespodzianka, większe w przypadku drużyny gospodarzy, bo wynoszące 52% sytuacje bramkowe, tam 8 ze strony Rakowa Częstochowa i 3 ze strony UKS Łódź, strzały na bramkę, natomiast no to tylko i wyłącznie jeden ze strony Rakowa. No ale też mieliśmy tą sytuację Kamila Dankowskiego, gdzie to piłka została posłana na słupek. Mieliśmy sporo stałych fragmentów, mieliśmy sporo rzutów z autu, no i sporo również fauli w tym spotkaniu, jak dotychczas 10 z więcej ze strony UKS Łódź. No i jeśli chodzi o statystykę podań natomiast w tym spotkaniu, no to 206 w przypadku drużyny gospodarzy, czyli UKS Łódź, no a 202 w przypadku Rakowa Częstochowa. Ja Państwu dziękuję za tą pierwszą połowę tego spotkania, no i słyszymy się już za kilkanaście minut.
sezonu 2023-2024, a więc to dobry moment, by zacząć wstępnie oceniać nowe nabytki Lecha Poznań, a przynajmniej opisać ich dotychczasowe poczynania na polskich boiskach. Maciej Piętak, kłaniam się nisko i zapraszam na film. Na wstępie klasycznie zachęcam do subskrybowania kanału Żyjemy Futbolem, także zachęcam do łapkowania tego filmiku, jeśli ten Wam się spodoba. Natomiast dzisiaj omówię czterech zawodników, którzy zasilili szeregi Lecha Poznań w letnim okienku transferowym. Są to Micha Blazić, Elias Anderson, Ali Holizadeh oraz Dino Hotić, więc już nie przedłużając, przejdźmy do omawiania pierwszego z nich. Micha Blazić to 30-letni środkowy obrońca ze Słowenii z doświadczeniem w lidze francuskiej i węgierskiej, także 29 występów w reprezentacji narodowej, a latem oczywiście wzmocnił drużynę Lecha. Micha Blazić na pewno na początku imponował warunkami fizycznymi i tym, że miał naprawdę dobre wyprowadzenie piłki, co było widać właśnie w tych wcześniej przeze mnie wymienionych ligach, w których Słoweniec grał. To widać również w statystykach, bo po 15 spotkaniach w Ekstraklasie, w których swoją drogą strzelił jednego gola, ma ponad 90% skuteczność podań i prawie 60% skuteczność długich zagrań. Zatem to jest wynik naprawdę bardzo solidny, jeden z lepszych w Ekstraklasie. Tylko dosłownie kilku zawodników w jednej i w drugiej kategorii ma troszkę lepszy wynik, ale to są naprawdę jakieś nie tyle setne części procenta, co dosłownie jeden, może dwa punkty procentowe. Gorzej jest z takimi typowo defensywnymi statystykami jak przechwyty, ślizgi i tak dalej, natomiast to są tylko liczby. Patrząc na grę Blazicia, muszę Słoweńca pochwalić, bo wyglądał on całkiem solidnie. I pamiętając, że to jednak nie miał być mimo wszystko chyba taki podstawowy, czołowy stoper Lecha. W tym momencie mamy w drużynie z Poznania czterech bardzo solidnych środkowych obrońców, którzy prezentują bardzo zbliżony poziom, a do tego dwóch młodych zawodników, czyli Gurgula oraz Pingota, który akurat jest na wypożyczeniu w Stali Mielec, co nie powinno dziwić, zważywszy na to, że jednak szansy na grę od Mariusza Rumaka raczej by nie otrzymał. Natomiast wracając do Blazicia, im dalej w sezon, tym pewniejszy się wydawał. Na pewno szkoda, że wciąż ma jakieś problemy zdrowotne, ale z drugiej strony w świetnej formie są teraz Milić i Salamon, więc aż tak go nie brakuje. Fakty są jednak takie, że jak wyzdrowieje Dagerstol, no to właśnie będziemy mieli w Lechu czterech równorzędnych stoperów i to są tacy stoperzy, że ten czwarty, najsłabszy, czyli powiedzmy Blazić, czy Milić, czy ktokolwiek inny, no to będzie miał bezproblemowo miejsce w składzie jakiejkolwiek innej drużyny z PKO BP Ekstraklasy. Natomiast ci młodzi, myślę, że również spokojnie by mieli dużo szans do pokazania się w tych klubach z miejsc 7-18, co pokazuje zresztą Maksymilian Pingot, więc Micha Blazić bardzo w porządku transfer. Ja daję mu malutkiego plusa, zobaczymy jak będzie wyglądał w kolejnych miesiącach. Natomiast jeśli chodzi o lewą obronę, no to tam z konieczności występuje właśnie Michał Gurgul i no i tutaj trzeba Tomasza Rząsę za lewą defensywę zganić, za środek obrony pochwalić, bo naprawdę zbudowany jest perfekcyjnie. Lewa obrona jednak jest koszmarna. Jest tam nieśmiertelny Barry Douglas, któremu daleko do idealnej formy, już nie mówiąc o Eliasie Andersonie, którego teraz będę omawiać. W filmie przed rozpoczęciem sezonu omówiłem tego piłkarza, omówiłem zalety, omówiłem wady i jasno wspomniałem, że to jest środkowy pomocnik, który stosunkowo niedawno został przesunięty na lewą obronę i tam zaczął sobie dobrze radzić w Szwecji, natomiast ma jeszcze sporo braków w defensywie, bo jednak jeszcze tak w 100% nie nauczył się tej nowej pozycji i widać to w Lechu, że jeszcze w defensywie ma jakieś problemy chociażby z ustawianiem się czy jakimiś pojedynkami. No i też niestety ta gra w ataku nie przysłania tej gry w obronie, jeśli chodzi o Eliasa Andersona. Na razie ma jedną asystę w lidze. Nie wiem, czy Anderson nie lepiej radziłby sobie na wahadle, natomiast do gry takim systemem potrzeba zdecydowanie większej liczby zdrowych środkowych obrońców, ale gdyby na półlewym stoperze grał Michał Gurgul, a na lewej pseudo pomocy występował na dłuższą metę Szwed, to myślę, że miałby tę szansę wypalić, ale Mariusz Romak faktycznie raczej formacji zmieniać nie będzie, więc wypadałoby ściągnąć kogoś na tę lewą obronę, bo nie wiem, czy na dłuższą metę gra Gurgulem na tej pozycji kolejorzowi się opłaci, chociaż mecze z Jagiellonią i Śląskiem były bardzo solidne w wykonaniu tego piłkarza. Natomiast wracając do Andersona, ja na razie stawiam obok niego grubego czerwonego minusa, bo myślę, że
wiele osób spodziewało się po nim zdecydowanie więcej, plus no Anderson zawodzi na całej linii, tak zawodzi, że musi Mariusz Rumak sięgać po młodego środkowego obrońcę, który no, na lewej obronie raczej w Lechu nie grał. Trzeci piłkarz to Dino Hotić. Na razie spore rozczarowanie, przynajmniej w mojej opinii, bo zapowiadał się na bardzo dobrego zawodnika. Miał świetne liczby w Belgii, coś tam wygrywał w europejskich pucharach. Początek miał też bardzo solidny, widać było u niego sporą jakość, strzelił bramkę, zanotował 2 asysty. Natomiast ta ostatnia asysta to wrzesień ubiegłego roku. Od tamtej pory minęło no, cały wrzesień, bo to był drugi dzień września, spotkanie z Górnikiem. Potem cały październik, cały listopad, cały grudzień, cały styczeń. Dobra, styczeń można pominąć, bo Lech nic nie grał wtedy, jeśli chodzi o mecze oficjalne. No i mamy już cały luty, czyli 5 miesięcy bez żadnego konkretu ze strony Dino Hoticia. To jest jednak rozczarowanie, umówmy się, mimo że faktycznie miał problemy zdrowotne, faktycznie Dino Hotić pokazywał tę jakość, no to jednak liczbowo wygląda to tak, że ma statystyki 14-7-3 w lidze, 14 spotkań, 7 strzałów i 3 celne. Gość ma mniej strzałów niż niektórzy mają bramek w tym momencie, no przykładem chociażby Kamil Grosicki. Już nawet nie będę przytaczać liczby kluczowych podań jednego i drugiego pana, bo tutaj Bośniak jest totalnie zdeklasowany przez reprezentanta Polski. Olbrzymi wpływ, tak jak mówiłem, na to, że to są takie liczby, a nie inne, ma kontuzja mięśniowa, no, która go wykluczyła z gry na jakiś czas, natomiast właśnie, mimo pokazywanej sporej jakości, nie idą za tym absolutnie liczby, a sporo u Bośniaka meczów, szczególnie po powrocie, po kontuzji, obok których przechodzi, chociaż ze Śląskiem akurat dał dobrą zmianę, tak jednak wydaje mi się, że lepiej Hotić wyglądałby w środkowej strefie boiska, bo na skrzydle momentami wydaje mi się, że brakuje mu dynamiki. Zawodnik, którego trzeba wziąć pod lupę, dlatego nie skreślam go, znaczy i tak żadnego z tych czterech zawodników tak zupełnie nie skreślam, ale chodzi mi o to, że nie daj mu minusa, nie daj mu plusa, na razie jest taki takie żółte kółeczko, powiedzmy. Zawodnik, którego trzeba wziąć pod lupę, tak jak mówiłem, natomiast w Poznaniu na pewno oczekiwania były dużo wyższe. Jakość ma, pytanie, kiedy ta efektowność da jakieś efekty. No i na koniec mamy Aliego Holizadeha. Bardzo obiecująco wyglądał w reprezentacji Iranu niestety, a nie w Lechu Poznań. I też mały odnośnik, że bardzo obiecująco wyglądał w tym sezonie jedynie w meczu ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. No, umówmy się, to nie jest najmocniejsza reprezentacja w historii futbolu. Do tego zagrał z Syrią, z którą zmarnował jedną okazję i został zdjęty po tym, jak wszedł na boisko. Zagrał łącznie z 40 kilka minut i w sumie to byłoby na tyle, jeśli chodzi o jakieś pozytywy, bo Iran odpadł w półfinale Pucharu Azji, później jeszcze Holizadeh naraził się niektórym kibicom Kolejorza, mówiąc, że jeszcze chce spędzić trochę czasu z rodziną, zamiast pojechać z powrotem do Poznania, pomimo faktu, że jednak w Katarze mógł się spotykać ze swoją rodziną, bo miał swoje dziecko, spotkał się z nim po zakończonym jednym spotkaniu, nie pamiętam już dokładnie z którą reprezentacją, natomiast w lidze nie jest wcale lepiej, no bo pierwszy dobry mecz w Lechu rozegrał ostatnio ze Śląskiem, czyli trzeba było poczekać praktycznie 8 miesięcy, żeby jakieś dobre spotkanie przyszło. Okej, miał kontuzję, która zresztą się też mocno przedłużyła, ale to miał być ktoś, kto wraz z Hoticiem, Marchińskim i Weldem miał wymiatać, a jednak już teraz niektórzy kibice Lecha chcieliby, żeby Irańczyk wymiatał z klubu, choć to przesadzona opinia. Ostatnich 8 miesięcy katastrofalne, albo uraz, albo średnio wyglądał, albo Puchar Azji, ale teraz wydaje mi się, że już nic nie przeszkodzi mu w tym, żeby stać się kluczowym zawodnikiem Kolejorza, no chyba, że to będzie kolejna kontuzja, ale jak jej nie złapie, to będzie można za te 4 miesiące rzetelniej ocenić skrzydłowego Lecha Poznań, który być może będzie grał raczej na pozycji numer 10. Podsumowując, mamy transfer na mały plus, czyli dla Zicia, 2 na minus, Holizadeh oraz Anderson i 1 neutralny, czyli Hotić, czyli takie przeciętne okienko transferowe, ale przypominam, oceniam na razie dokonania tych piłkarzy po 22 kolejkach, a samym zawodnikom dałbym jeszcze czas, żeby pokazali swoje umiejętności w przyszłości, bo może być tak, że albo taktyka nie odpowiada, albo jakieś kontuzje, jeszcze w 100% tych zawodników skreślać nie należy, ale występy po 22 kolejkach już jak najbardziej można ocenić i to zrobiłem. Maciej Piętak, kłaniam się nisko. Na koniec klasycznie raz jeszcze zachęcam do subskrybowania kanału Żyjemy Futbolem oraz do łapkowania tego filmiku, jeśli ten Wam się podoba. Do usłyszenia.
Dobrze, w takim razie po raz kolejny słyszymy się, wracamy na transmisję tej rywalizacji 25. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Jak na razie wynik po pierwszej połowie tego spotkania Rakowa Częstochowa, mistrza Polski poprzedniego sezonu z Beniaminkiem, drużyną UKS Łódź. Wynik jak na razie wynosi 0-0, a my spójrzmy sobie jeszcze, jak wyglądały podstawowe jedenastki obydwu zespołów, no a później jeszcze przed rozpoczęciem po raz kolejny tej rywalizacji powiemy sobie o tej pierwszej połowie, na co wtedy było warto zwrócić uwagę, jakie sytuacje miały obydwa zespoły w drużynie. Rakowa Częstochowa między słupkami, Wladan Kowacewicz, środek obrony Bogdan Rakowitan i Zoran Arsenis jako zresztą kapitan w drużynie Rakowa, grający z numerem 24, Stratos Sfarnas, grający z numerem 4, przechodząc do środka pola. Tam na prawej stronie występował Fran Tudor, ale akurat ten zawodnik został kontuzjowany. Nie wiemy, co dokładnie stało się zawodnikowi pochodzącemu z Chorwacji. Został on zastąpiony przez Dawida Drahala w pierwszej połowie. Obok niego występuje zaś nadal Władysław Koczerkin, występujący z numerem 30. Obok niego Gustav Berggren z numerem 5. No i Juan Carlos Brazylijczyk z numerem 20. Na prawej stronie Johnny Jeboak z numerem 11. Na lewej stronie Bartosz Nowak jako wysunięty napastnik, grający z numerem 19. Ante Cernacy. Jeśli chodzi natomiast o drużynę UKS Łódź, no to tam między słupkami Aleksander Bobek z numerem 1. Na prawej stronie Kamil Dankowski, rozgrywający do tej pory naprawdę dobrą rywalizację. Levent Gilen i Rahil Mamadow w środku obrony. Na lewej stronie jako lewy obrońca Riza Durmisi, zawodnik pochodzący z Danii, jako ten środkowy pomocnik defensywny, zawodnik odpowiadający za odbiór piłki Adrian Lovau, występuje z numerem 24. Na prawej stronie Hussein Balić z numerem 70. W środku pola Dani Ramirez, zawodnik z Hiszpanii, wychowanek Realu Madryt. Obok niego Michał Mokrzycki. Na lewej stronie Bartosz Szeliga, kapitan drużyny UKS-u Łódź. No i jako napastnik Piotr Janczukowicz. Tak to wygląda, jeśli chodzi o podstawowe jedenastki obydwu zespołów. No, wynik jak na razie może nie wygląda zbyt zachęcająco, ale były okazje i sytuacje w tym spotkaniu, aby to któryś z zespołów właśnie wyszedł tutaj na prowadzenie. Pierwszą mieliśmy już w 11 minucie tego spotkania, gdzie to Kamil Dankowski uderzył w słupek. Później zaś Raków Częstochowa bardzo szybko znalazł się pod polem karnym rywali i swoją sytuację miał Bartosz Nowak, zawodnik występujący z numerem 27. Próbował przelobować wtedy Aleksandra Bobka, ale to nie okazało się zbyt skuteczne. No i jeszcze pod koniec tej pierwszej połowy tego spotkania Raków miał naprawdę bardzo dużo okazji do tego, aby tutaj strzelić bramkę na 1-0. Miał tę okazję Johnny Jeboach, który tu próbował uderzyć z prawej strony boiska, ale wtedy dobrze interweniował zazwyczaj Aleksander Bobek. No i miał też swoje sytuacje Fran Tudor, który już pożegnał się z Murawą w tym spotkaniu. No i jeszcze powoli zawodnicy wychodzą na Murawę. No i Bartosz Frankowski już zaraz rozpocznie tę drugą połowę tego spotkania. Spotkanie jak na razie troszeczkę bezpłciowe, bezbarwne, jeśli chodzi o tą pierwszą połowę. Tak jak mówię, były te okazje w przypadku obydwu zespołów, ale żadna z nich jednak nie została wykorzystana. Też nie było ich jakoś dużo. Jeśli byśmy chcieli spojrzeć na przykład na statystyki Rakowa w tej pierwszej połowie, no to mogliśmy niby zauważyć, że oddali oni 10 strzałów, ale nie każdy z tych 10 był tak naprawdę po pierwsze celny, a po drugie nie każdy z nich rzeczywiście sprawił jakiekolwiek zagrożenie. Bo spora część z nich była po prostu oddana na tyle niecelnie, że na przykład taki Johnny Jeboach, czy też to Władysław Koczerkin strzelali nad bramką. Już zaraz Raków Częstochowa zacznie drugą połowę tego spotkania. Już rozpoczęli podopieczni Dawida Szwargi próba posłania tej piłki na Ante Cernaca. Ta jednak zostaje niecelna. Wybija piłkę Riza Durmisi. No i przy futbolówce podopieczni Marcina Matysiaka. Gustav Berggren dobrze się teraz zachował w fazie przejściowej. Próbował posłać piłkę do Ante Cernaca, ale Chorwat traci jednak piłkę.
Mocno naciskany teraz Aleksander Bobek. Dobrze poradził sobie z Ante Crnacem. 19-latek. Znów bardzo wysoko w tych pierwszych minutach po wznowieniu tej rywalizacji. Zespół Rakowa będzie rzucał tu w 46 minucie tego spotkania. Wykonawcą będzie właśnie Kamil Dankowski, który to dotychczas do tej 46 minuty rozgrywa naprawdę dobre zawody w tym meczu. Teraz jeszcze próbował wywalczyć i wygrać piłkę w pojedynku główkowym. Piłka jednak dotarła pod nogi Dawida Drahala. Dawid Drahale był przed szansą, aby to strzelić bramkę na 1-0. Jednak on tej sytuacji nie wykorzystał. Uderzył niecelnie i za mocno. Przede wszystkim Dawid Drahal. Gdybyśmy mieli sobie spojrzeć jeszcze raz na tę sytuację, no to próbował tę piłkę podkręcić wewnętrzną częścią stopy. Zawodnik występujący z numerem 21, ale no uderzył niecelnie. Zacznie od bramki Aleksander Bobek, który teraz tą piłkę wybija. No zdecydowanie przydałaby się jakaś bramka w tym spotkaniu, aby otworzyć tę rywalizację. Aby ten spotkanie, ten mecz nabrał po prostu kolorów. Riza Dormisi podaje teraz jeszcze piłkę. Jednak ta zostaje posłana niecelnie. No i Raków dobrze teraz futbolówkę przejmuje Ante Crnac. Dogranie na lewą stronę do Jeana Carlosa. Jean Carlos podaje piłkę do Stratosa z Farnasa. Ten podaje na wolną pozycję do Johnego Jeboacha. Johnny Jeboach do Dawida Drahala. Dawid Drahal próbował posłać piłkę w pole karne. Jednak zrobił to nieudolnie, ale cały czas przy piłce medaliki. Dawid Drahal zagrywa do Johnego Jeboacha. Próbował uderzyć z piętki Johnny Jeboach, ale na posterunku był jeden z defensorów drużyny UKS-u i będziemy mieli rzut rożny. W tej sytuacji mamy rzut rożny w tych pierwszych minutach tej drugiej połowy tego spotkania. Mocno atakuje zespół Rakowa. Bartosz Nowak będzie teraz jeszcze tą piłkę posyłał z rzutu rożnego. Specjalista stałych fragmentów, jeśli chodzi o drużynę Rakowa. Częstochowa, zagranie na Stratosa z Farnasa, to jednak zostało nieudane. Jeszcze teraz Ante Crnac dobrze porusza się z piłką i zagrywa do Jeana Carlosa. Jean Carlos próbował tutaj uderzenia, ale znów nad bramką zespół Dawida Szwargi. Tutaj pojawia się coraz to więcej sytuacji w tym meczu. No jestem ciekaw, czy tutaj ilość oddanych strzałów przełoży się na potencjalnie pierwszą strzeloną bramkę w tym spotkaniu przez drużynę Rakowa. No, tych strzałów w ostatnich minutach jest coraz to więcej. Będziemy mieli rzut wolny dla Rakowa Częstochowa. Będzie zagrywał piłkę Koczerkin. Teraz jeszcze futbolówka cofnięta do Stratosa z Farnasa. Stratos Farnas do Zorana Arsenicia. Zoran Arsenić. Wybija jeszcze teraz tę futbolówkę jeden z defensorów drużyny UKS Łódź. No ale Zoran Arsenić znów na posterunku. Hussein Balić. Hussein Balić próbował tutaj wymienić się piłką podaniami z Kamilem Dankowskim. Została ta akcja przeniesiona na lewą stronę boiska. Piłka posłana w pole karne. Teraz jeszcze przed szansą był Michał Mokrzycki. Taką sytuację nie wykorzystał Gustaw Berglen. Nie odebrał w tej sytuacji piłki. Próba zagrania do Dawida Drahala. No i Bartosz Nowak przy piłce. Zobaczmy, czy zdąży do futbolówki zawodnik Rakowa. Cały czas Raków Częstochowa utrzymuje się przy piłce.
Teraz nastąpiła zmiana, jeśli chodzi o Polaków na boisku. Za pośrednictwem tej kontuzji Frena Tudora, no to oczywiście wszedł na boisko Dawid Drahal, który to wraz z Bartoszem Nowakiem, kto na razie grają w drużynie Rakowa Częstochowa. Jean Carlos posyła teraz jeszcze piłkę do Bartosza Nowaka. Ale ostatecznie znacznie od bramki Aleksander Bobek. To nie było celne uderzenie. 38 łapek w górę na tej transmisji. 11 785 subskrypcji zaś na naszym kanale. Także jeśli ktoś jeszcze nie subskrybuje, czy też to nie zostawił łapki w górę pod tą transmisją, a podobają nam się wasze relacje, nasze relacje z tych spotkań, no to serdecznie zapraszam. Pozostawienia właśnie czegoś po sobie pod tą transmisją. Teraz jeszcze ucierpiał jeden z zawodników Rakowa. Został nieprzepisowo zatrzymany przez Bartosza Szeligę. I zacznie teraz jeszcze zespół medalików. 52 minuta tego spotkania. Jean Carlos prosi o podanie na lewej stronie boiska. Ma tutaj troszeczkę przestrzeni, ale wydaje mi się, że jest polu widzenia Kamila Dankowskiego. Zrobiło się troszkę ciemniej na stadionie w Łodzi z tego względu, że kibice odpalili tutaj racę. Władysław Koczerkin. Zagranie na lewą stronę do Jeana Carlosa. Jean Carlos. Ale właśnie. Mecz najprawdopodobniej został tutaj przerwany. Oczywiście Dawid Szwarga się tutaj wykłóca. Dlaczego to spotkanie zostało przerwane w takim momencie, gdzie to Raków miał dobrą sytuację? Aczkolwiek trzeba przyznać Bartoszowi Frankowskiemu, że Raków jednak był daleko od bramki. O, spotkanie zostało teraz przerwane. Z tego względu, że za dużo zaczęło się dziać jednak na trybunach. Także będziemy musieli tutaj troszeczkę poczekać. No jeśli chodzi o tą drugą połowę tego spotkania i te pierwsze minuty, no to one zdecydowanie lepsze dla przyjezdnych tej rywalizacji. To oni sobie stwarzają więcej okazji do tego, aby tutaj strzelić jedną bramkę w tym spotkaniu. Może nie tyle co jedną, bo oczywiście nie jednej bramki sobie tutaj życzymy, a życzymy sobie kilku bramek nawet jeszcze w tym meczu. Już gra zostanie wznowiona. Mamy rzut sędziowski dla Rakowa. No i zobaczmy. Zoran Arsenić. Teraz jeszcze cofnięta ta piłka do Stratosa Sfarnasa, ten na prawą stronę. Do Bogdana Rakowitana. Bogdan Rakowitan próbuje wyszukać kogoś w środku pola. Robi to jednak niecelnie. Podaje piłkę niecelnie, znaczy się źle, ją posyła na drugą linię i przejmuje futbolówkę zespół gospodarzy. Dogranie piłki na lewą stronę. Powoli konstruowana akcja, teraz jeszcze Michał Mokrzycki szuka uderzenia z dystansu. Piotr Janczukowicz, Bartosz Szeliga cały czas konstruują akcję podopieczni Marcina Matysiaka. Zobaczmy, jakie to przyniesie korzyści. I Zoran Arsenić. Teraz jeszcze Hussein Balić. I zagrywa piłkę w pole karne. Niecelnie. Zaś Leven Gilem, który tutaj znajdował się nieco dalej, jeśli chodzi o ten stały fragment gry, który przed chwilą był dla UKS-u. 55 minuta tej rywalizacji. Jak na razie mamy bezbramkowy remis. Szkoda, bo naprawdę sytuacje są w tym spotkaniu, tym bardziej w drugiej połowie, nieco bardziej na korzyść Rakowa. No jeśli byśmy chcieli sobie teraz spojrzeć na przykład na statystyki strzałów, no to 12 ze strony
właśnie drużynę medalików i 5 ze strony gospodarzy tej rywalizacji. Jeśli chodzi o następne spotkania drużyny UKS Łódź, no to 30 marca mierzą się z Jagiellonią Białystok. Później 5 kwietnia zaśmierzą się z drużyną Krakowi, no a 14 z Radomiakiem. Tak wygląda kalendarz, jeśli chodzi właśnie o drużynę gospodarzy tej rywalizacji. Mogą to być spotkanie dla nich trudne, ale patrząc na to, w jakiej są ostatnio formie, patrząc między innymi też na te spotkanie, że potrafią sobie jednak radzić, przynajmniej do tej pory, z drużyną Rakowa, no to z taką Krakowią, czy też to Radomiakiem, a może i z Jagiellonią Białystok, to się jeszcze oczywiście okaże, będą w stanie wywalczyć jakieś punkty. Stratos Farnas teraz próbował jeszcze tą piłkę wybić, ale dobrze brał tutaj udział w odbiorze Piotr Janczuk. Stratos Farnas. Zagranie do Zorana Arsenicia. Zoran Arsenic. Do Dawida Drahala, teraz w fazie przejściowej drużyna Rakowa Częstochowa. Giancarlos został jednak zatrzymany przez Kamila Dankowskiego, który w tej drugiej połowie jak na razie występujący troszeczkę niżej w porównaniu do tego, jak to wyglądało w tej pierwszej odsłonie, gdzie ten zawodnik bardzo często zresztą angażował się w te akcje ofensywne. No to tutaj możemy zauważyć zmianę. Teraz jeszcze Giancarlos posyła piłkę do Koczerkina, wymiana piłek między tymi dwoma zawodnikami. Giancarlos, zagranie do Dawida Drahala na środek, ten do Żonego Jebłacha. Żony Jebłach przed szansą jednak broni Aleksander Bobek. To była dobra okazja Żonego Jebłacha, aby tutaj strzelić bramkę na 1-0 w tym spotkaniu. Dograna piłka przez Dawida Drahala na wolne pole. No a później Żony Jebłach szukający krótkiego słupka. Było naprawdę blisko, ale to wszystko ostatecznie kończy się jeszcze rzutem rożnym. Dla Rakowa Częstochowa będzie piłkę zagrywał Bartosz Nowak. Bartosz Nowak zagrywa teraz futbolówkę. Do niej wyskakuje Ante Cernacy, lecz on do tej piłki nie dosięga. Teraz jeszcze Giancarlos zagrywa na lewą stronę, dośrodkowanie w pole karne. Zmierza się do uderzenia kilku piłkarzy Rakowa, ale znów interweniuje Aleksander Bobek. Będziemy mieli kolejny rzut rożny. Dobrze, teraz próbował posłać piłkę w pole karne zawodnik występujący z numerem 25, Bogdan Rakowitan, ale tutaj jest znów bardzo szybkie rozpoczęcie, jeśli chodzi o stały fragment gry, o rzut rożny. Johnny Jebołach przy piłce traci jednak futbolówkę, ale dalej znów do niej wraca Johnny Jebołach. Teraz jeszcze szansa, Gustav Berggren, piłka odbita. I znów Koczerkin! Koczerkin! Piłka! Piłka jeszcze przeszła obok bramki. Spójrzmy na to, co miało tutaj miejsce. Piłka została odbita po strzale Gustava Berggrena, no a później później Władysław Koczerkin próbował oddać strzał. Przy piłce Raków Częstochowa, Stratos Farnas. Teraz jeszcze ta piłka została cofnięta, próba posłania futbolówki na Żonego Jebołacha. To jednak została nieudana, no i ponownie. Od początku konstruują tą akcję przyjezdni. Zagrała piłka do Żana Carlosa. Władysław Koczerkin. Władysław Koczerkin próbuje jeszcze przy tej piłce się utrzymać Piotr Janczukowicz, ale dobrze sobie radzi w odbiorze Johnny Jebołach, o który jak na razie wydaje mi się, że do tej 60
pierwszej minuty tego meczu rozgrywa udane zawody. Sporo udanych driblingów, jeśli chodzi o tego zawodnika. Nie potrafi się on wejść, potrafi on wejść w dobry dribbling, potrafi się w futbolówce przede wszystkim utrzymać. Teraz jeszcze Zoran Arsenić. Podanie do Stratosa z Farnasa, ten do Jeana Carlosa, Jean Carlos. Jean Carlos tutaj dobrze oszukał Husseina Balicia i Jean Carlos jest przed szansą, aby posłać piłkę w pole karne. Został tutaj jednak zatrzymany przez Kamila Dankowskiego. No i będziemy mieli rzut rożny. Będziemy mieli rzut rożny. Mamy 62. minutę tej rywalizacji. Jean Carlos, podanie do Żonego Jeboaha. Znowu Jean Carlos na lewej stronie próbuje dograć piłkę w pole karne na Ante Cernaca i Zorana Arsenicia. Teraz jeszcze szuka strzału Dawid Drahal. Ale piłka zostaje uderzona niecelnie. Nadal wynik pozostaje bez zmian. Mamy kolejny rzut rożny. Robi się coraz bliżej. Strzelenia tej pierwszej bramki na 1-0 w tym spotkaniu. To może zaraz stać się faktem, ale musimy tutaj jeszcze troszeczkę poczekać. Coraz to więcej sytuacji ma drużyna Rakowa. Zagrywa piłkę w pole karne Bartosz Nowak. Futbolówka zostaje odbita przez Aleksandra Bobka. Zobaczmy. Władysław Koczerkin. Zagranie na prawą stronę do Dawida Drahala. Dawid Drahal do Gustawa Berggrena. Gustaw Berggren próbuje przedrzeć się przez defensywę rywali. Zawodnik pochodzący ze Szwecji. Dogranie jeszcze teraz na przedpole do Władysława Koczerkina. Ten szuka strzału, ale uderza nad bramką. Uderza nad bramką tutaj Ukrainiec. To było kolejne bardzo mocne uderzenie ze strony podopiecznych Dawida Szwargi. No, robi się coraz to bardziej niebezpiecznie. Pod polem karnym UKS Łódź. Tutaj bardzo dobrze skonstruowana akcja przez Gustawa Berggrena, który tutaj był bardzo mocno naciskany, ale ostatecznie dobrze się zastawił i posłał piłkę na przedpole do jednego z zawodników z drugiej linii, do Władysława Koczerkina, który to miał kilka sytuacji w tym spotkaniu, aby strzelić bramkę. Tak jak to zrobił w tej poprzedniej rywalizacji w meczu z Koroną Kielce. Teraz jeszcze Żony Jeboach. Żony Jeboach próbuje tutaj przedrzeć się przez kilku zawodników UKS Łódź. Zostaje jednak odgwizdane przewinienie. Będzie rzut wolny. 64. minuta tej rywalizacji. Spotkanie nam się powoli budzi. Zaczyna się robić coraz to bardziej ciekawej. Stratos Farnas zagrywa piłkę na lewą stronę. Do Jeana Carlosa, Jean Carlos do Koczerkina. Koczerkiny podaje jednak niecelnie, ale nadal Raków przy piłce. Dobrze teraz wykonał pracę w odbiorze Dawid Drahal. Dawid Drahal szuka podania do Władysława Koczerkina. Ten jeszcze odgrywa do młodziutkiego Polaka, do 19-latka. I Dawid Drahal próbował teraz podać piłkę w głąb pola karnego, ale jednak ta piłka została wybita. Ale znów ona jest w polu karnym. Władysław Koczerkin. Zobaczmy. Znów futbolówka została wyrzucona za pola karnego i samo zagrożenie zostało oczywiście oddalone. 44 łapki w górę, jeśli chodzi o tą transmisję. 11786 subskrypcji. Jak na razie na naszym kanale. Także jeśli ktoś jeszcze nie zostawi łapki w górę albo nie subskrybuje naszego kanału, no to serdecznie zapraszam do tego, aby właśnie tego dokonać. Kejtejan wchodzi na boisko za Piotra Janczukowica. Schodzi z murawy również Bartosz Szliga, a za jego miejsce Antoni Młynarczyk występujący z numerem 15. Takie zmiany dokonuje trener Marcin Matysiak. Na razie tak to mniej więcej wygląda. Mamy pierwsze zmiany, jeśli chodzi o zespół UKS-u w tym spotkaniu. Wchodzi na boisko 27-letni Kejtejan. No i oczywiście Antoni Młynarczyk występujący z numerem 15. Teraz jeszcze jednak Bartosz Nowak przy piłce, znajdujący się w drugiej linii, mający to coraz więcej przestrzeni, próbuje podać piłkę do Żonego Jeboaha, to się udaje. Zoran Arsenić.
Keita Jane dobrze teraz tą piłkę przejmuje i próbuje posłać ją do jednego z wychodzących zawodników, do Huseina Balicia. Piłka wraca do Keita Jana. Ależ to by było wejście tego zawodnika, jeśli on byłby w stanie tutaj uderzyć tą piłkę do siatki, lecz dobrze w tej sytuacji znajdował się na posterunku Zoran Arsenić. Nie, przepraszam, tutaj nie Zoran Arsenić, a Jean Carlos. Bardzo dobrze wrócił w tej sytuacji i był w stanie jeszcze pomóc w defensywie, no ale w konsekwencji tego wszystkiego mamy oczywiście rzut rożny dla zespołu gospodarzy. Piłka posłana w pole karne. No i była próba oddania strzału. Domaga się zagrania ręką Rahim Mamadow wraz z Rizą Durmisim. Zobaczmy, jak ta sytuacja zostanie zinterpretowana. Mamy tutaj Rahila Mamadowa. No i rzeczywiście najprawdopodobniej mamy zagranie ręką, ale zobaczymy, jaką ostatecznie decyzję podejmie tutaj Bartosz Frankowski. Bez dwóch zdań. Zagrał tam piłkę ręką, w mojej opinii, Gustav Berggren. Ale wiadomo, to nie tylko to podlega tej całej interpretacji, jeśli chodzi o sędziowanie danego spotkania. No i podjęcie ostatecznej decyzji. Idzie to wszystko jeszcze raz zobaczyć na specjalnym monitorku. Bartosz Frankowski niech się spokojnie przyjrzy tej całej sytuacji. Tak, 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 nie ma żadnych wątpliwości. Mamy rzut karny dla UKS Łódź. Gospodarze będą mieli szansę, aby prowadzić w tym spotkaniu 1-0. Cóż za niespodzianka. No rzeczywiście, było zagranie ręką Gustava Berggrena. No i słusznie, podyktowana jedenastka. Będzie podchodził do strzału Dani Ramirez. No i zobaczmy, czy będzie tutaj w stanie wykorzystać ten rzut karny. Jak na razie strzał 3 rzuty karne w tym sezonie, 3 z nich był w stanie wykorzystać. 68. minuta tej rywalizacji. Dani Ramirez oko w oko z Vladanem Kovacewiciem. Zobaczmy, czy Hiszpan, wychowanek Realu Madryt, będzie w stanie tę sytuację wykorzystać. Zobaczmy. Dani Ramirez podchodzi do strzału. Dani Ramirez! I mamy 1-0 dla UKS-u Łódź po bramce Daniego Ramireza. W 68. minucie tego spotkania. Proszę Państwa, to jest niesamowite. Mieliśmy zagranie ręką w polu karnym. W polu karnym Rakowa Częstochowa. No a i słusznie został podyktowany rzut karny. To jest 6. bramka w sezonie Daniego Ramireza. No i w ten sposób Beniaminek, zespół, który znajduje się obecnie na ostatnim miejscu w tabeli, wychodzi na prowadzenie w tym spotkaniu. Jestem ciekawy, jakich teraz działań podejmie zespół Dawida Szwargi. No jakie też decyzje oczywiście podejmie sam Dawid Szwarga. Nie chciał patrzeć na tą całą sytuację. Marcin Matysiak próbował usłyszeć dopiero, jak to między innymi wyglądało z trybun. Jak wyglądała ta cała sytuacja, no ale ostatecznie mamy bramkę na 1-0 dla UKS-u w tym spotkaniu. Raków Częstochowa tutaj jeszcze teraz przy piłce, Gustav Berggren. Bardzo szybko rozpoczęli zawodnicy Rakowa do grania do Keita Jana. Keita Jan. Keita Jan został jednak odwizdany faul nieco wcześniej, no i będzie piłka dla Rakowa. Teraz jeszcze Stratos Farnas zagrywa piłkę na prawą stronę do Bogdana Rakowita, na ten do tańczącego z piłką Dawida Drahala i do drugiej linii, do Władysława Koczerkina. Stratos Farnas na lewą stronę do Jeana Carlosa. Jean Carlos. Jean Carlos. Jean Carlos podaje jeszcze teraz piłkę do Władysława Koczerkina. Władysław Koczerkin próbuje posłać piłkę do Johnny'ego Jebłacha. Johnny Jebłach podaje jeszcze teraz do Bogdana Rakowitana.
Raków Częstochowa teraz konstruuje akcję, coraz bliżej pola karnego znajdują się medaliki. Bogdan Rakowita. Kolejna akcja konstruowana przez zespół przyjezdnych Gustav Berggren. Gustav Berggren, posłana jeszcze teraz ta futbolówka na lewą stronę do Jeana Carlosa. Jean Carlos. No i cofnięta jeszcze teraz futbolówka do Vladena Kovacevicia. Wiktor Hrynda pisze, nie rozumiem Rakowa w tym sezonie. Powiem ci szczerze, mi też ciężko jest tę drużynę zrozumieć. Natomiast Władysław Koczerkin teraz dogrywa piłkę do Dawida Drahala. Dawid Drahal przed szansą podaje jeszcze do Władysława Koczerkina. Władysław Koczerkin szuka wolnej przestrzeni, ale ostatecznie zagrywa jeszcze teraz piłkę do Stratosa Sfarnasa. Ten do Jeana Carlosa szuka podania w pole karne. Jean Carlos zagrywa jednak niecelnie. No i jeszcze interweniuje w tamtej sytuacji Rahil Mamadov, zawodnik, który jakiś czas temu jeszcze grający w Karabogu Agdam, ale mamy jeszcze rzut rożny. Jest to ósmy rzut rożny w tym spotkaniu dla Rakowa Częstochowa. I zobaczmy, może ten skończy się bramką. Johnny Jeboah. Piłka została odbita od muru. Johnny Jeboah próbuje posłać piłkę na Ante Cernaca, ale na posterunku jest Aleksander Bobek. Dobra interwencja ze strony młodziutkiego wychowanka drużyny UKS Łódź. 73. minuta tego spotkania. Teraz w ataku drużyna Rakowa Częstochowa, ale wynik jak na razie wynosi 1-0. Dla gospodarzy Jean Carlos. Jean Carlos próbuje posłać się w piłkę w pole karne. Teraz jeszcze Dawid Drahal obraca się z piłką i składa się do strzału. Próbował oddać strzał Dawid Drahal, ale został on oddany niecelnie. No i po raz kolejny konstruują akcję zawodnicy Dawida Szwargi. Teraz zapewne ta piłka zostanie zagrana na prawą stronę. Tak jest, nie myliłem się. Dawid Drahal próbuje dośrodkować w pole karne. Teraz jeszcze przy piłce Bogdan Rakowitan. Ależ to była kapitalna sytuacja do tego, aby tutaj było 1-1. Ale Aleksander Bobek naprawdę jest dzisiaj do tej pory nie do zatrzymania. Wynik nadal wynosi 1-1. Jean Carlos. Zagranie do Władysława Koczerkina. Teraz jeszcze piłka do Dawida Drahala, który szukał takiego, można powiedzieć, troszkę centro strzału. Ale znów ta piłka, ten strzał został oddany niecelnie. Przed chwilą naprawdę była dobra sytuacja Bogdana Rakowitana. Ten złożył się do strzału i był przed szansą, aby to Bogdan Rakowitan wpisał się na listę strzelców. Tak się jednak nie stało. Aleksander Bobek został tutaj jeszcze za przedłużanie ukarany żółtą kartką. Jest to jego trzecia żółta kartka w tym sezonie. Patrząc na to, że jest to oczywiście bramkarz, no to całkiem sporych tych żółtych kartoników jak na razie uzbierał 19-latek. Poczekajmy tutaj jeszcze. Przed nami ostatnie kilkanaście minut tej rywalizacji Stratos Sfarnas. Tutaj może się jeszcze naprawdę wiele wydarzyć. Kuba posłania piłki do Dawida Drahala na prawą stronę, lecz na posterunku jest Riza Dormisi, którego też jak na razie ciężko przejść w tym spotkaniu. Znów piłka zostaje wybita, tym razem przez Antoniego Młynarczyka. Antoni Młynarczyk wybił futbolówkę na rzut z autu. No i będzie zagrywał piłkę teraz jeden z zawodników Rakowa. 76. minuta tego spotkania. Władysław Koczerkin. Podanie do Jeana Carlosa. Jean Carlos podaje jeszcze teraz piłkę do linii defensywnej.
próbują jakoś mądrze skonstruować tę akcję zawodnicy Rakowa. Spójrzmy sobie może w międzyczasie na frekwencję na stadionie, jeśli chodzi o to spotkanie. Ta frekwencja wynosi 9328, także jest to całkiem niezła liczba. Sam stadion pomieściłby dwa razy tyle. Aczkolwiek wydaje mi się, że jeśli chodzi o UKS Łódź, jest to całkiem niezła liczba. Teraz jeszcze Dawid Drachal szuka uderzenia. Powoli konstruował akcję Raków Częstochowa, no i skończył tę akcję strzałem. Będzie zmiana w drużynie Dawida Szwargi. Pojawi się na boisku Łukasz Zwoliński za Johnego Jebołacha. Mamy zmianę w 77. minucie tego spotkania. Łukasz Zwoliński pojawi się na murawie. Zobaczmy, jaką zmianę wprowadzi właśnie 31-latek. Zawodnik, którego zapewne pamiętacie. Z rozgrywanych meczów Lechii Gdańsk i swego czasu w Pogoni Szczecin. Teraz jeszcze Bartosz Nowak. Zagrana piłka na prawą stronę do Władysława Koczerkina, ten do Dawida Drachala, który to po raz kolejny szuka posłania piłki w pole karne. I znów Dawid Drachal. Dawid Drachal szuka tutaj podania do Ante Cernaca. Ante Cernac zagrywa teraz jeszcze piłkę do Dawida Drachala. Ten znów próbuje posłać ją w pole karne, ale robi to niecelnie. Jean Carlos, dograna piłka w pole karne dla Bartosza Nowaka. Lecz ten pogubił się troszeczkę z piłką. Ta odbiła mu się od nogi. No i zacznie od bramki Aleksander Bobek. Zaliczył już pierwszy kontakt z piłką za sprawą podania Łukasz Zwoliński. Spotkanie, który to kilka minut temu pojawił się na murawie. Władysław Koczerkin szuka teraz jeszcze podania do 31-letniego napastnika, do Łukasza Zwolińskiego, który teraz położył się na murawie, ale od razu był w stanie wstać. Jean Carlos, teraz jeszcze zagranie na Bartosza Nowaka, który jednak zostaje oddany niecelnie. No i będzie rzut z autu dla Rakowa Częstochowa. Moi drodzy, 50 łapek w górę na tej transmisji, za co wam serdecznie dziękuję. 11 787 subskrypcji. Także jeśli ktoś jeszcze nie subskrybuje naszego kanału i nie zostawił łapki w górę, to serdecznie do tego zapraszam. Teraz jeszcze Gustav Berggren był przed szansą, aby przedrzeć się przez pole karne, ale został tutaj powstrzymany przez Kamila Dankowskiego. Będzie rzut rożny. Mamy rzut rożny. 11. Zresztą dla Rakowa w tym spotkaniu. Jest piłka posłana w pole karne przez szansą. Ante Cernac uderza jednak nad bramką. Jeszcze tutaj ucierpiał w tej sytuacji Rahil Mamadow. Leżący w tym momencie na murawie zawodnik pochodzący z Azerbejdżanu. Jestem ciekaw, do czego tam tak naprawdę doszło. Osiemdziesiąta minuta tego spotkania. Zapewne ten mecz jeszcze się troszeczkę przedłuży. No mieliśmy tu przerwaną rywalizację przez chwilę. Zauważyliśmy racę na trybunach. No i będziemy mieli zmianę w drużynie UKS-u Łódź. Już zaraz zobaczymy dokładnie, kto pojawi się na boisku. Najprawdopodobniej zejdzie z murawy Rahil Mamadow, który to
przed chwilą właśnie ucierpiał. On pożegna się z Murawą. O ile się nie mylę, tutaj jeszcze dają sobie co po niektóre rady piłkarze UKS Łódź. Czeka jednak chyba z tą zmianą Marcin Matysiak. Na razie nie ma żadnej zmiany. Chodzi o UKS Łódź. W tych ostatnich minutach miała być zmiana przeprowadzona, ale tak się jednak nie stała. Wraca na Murawę jednak Rahim Mamadow. No i była próba skonstruowania jakiegoś dobrego ataku przez zawodników gospodarzy. Jednak zatrzymał ich tutaj skutecznie Jean Carlos. Jest Kamil Dankowski. Zagrywa piłkę z rzutu z autu. Do Lewenta Gilana. Ten jeszcze do Aleksandra Bobka. Aleksander Bobek. Aleksander Bobek wybija piłkę daleko. Na głowę Bogdana Rakowitana. Cały czas UKS jednak przy piłce. Dobrze. Posłana piłka na Antoniego Młynarczyka. Antoni Młynarczyk teraz jeszcze pędzi z piłką. Antoni Młynarczyk próba posłania piłki w pole karne. Była jeszcze teraz próba strzału przez Daniego Ramiresa, który to był przed szansą, aby strzelić bramkę na 2-0. To by było jego drugie trafienie w tej rywalizacji, ale piłka obiła się o słupek. No dobrą sytuację miał w tej miał w tym momencie UKS Łódź. Byli przed szansą, aby tutaj strzelić bramkę na 2-0. Antoni Młynarczyk, zawodnik 18-letni, wychowany zresztą UKS Łódź, tutaj popisał się bardzo dobrym rajdem na lewej stronie boiska. Był w stanie wyjść na wolną pozycję i próbować dobrze posłać piłkę do Daniego Ramiresa. Jest jeszcze Jean Carlos, wychodzi na wolną pozycję, podaje do Władysława Koczerkina, ten Bogdana Rakowitana. Posłana jeszcze teraz ta piłka do Dawida Drahala. Dawid Drahal obraca się z piłką. Włącza powoli swój taniec i zagrywa do Władysława Koczerkina. Zatrzymany tutaj nieprzepisowo zawodnik pochodzący z Ukrainy. I będziemy mieli rzut wolny w miejscu, w którym to Raków Częstochowa będzie w stanie zagrozić bramce rywali. Zobaczmy. Sobie z tym poradzi Mur, UKS Łódź. No i jak sobie z tym poradzi przede wszystkim Aleksander Bobek. No i jak to rozegrają zawodnicy Rakowa. Przybliżają się już do rozegrania tego stałego fragmentu Bartosz Nowak i Dawid Drahal. Piłka została posłana w pole karne. Gustav Berggren szukał strzału, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło. Teraz jeszcze Jean Carlos. Zagrywa piłkę do linii defensywnej. Do Władysława Koczerkina. Władysław Koczerkin. Do Stratosa Sfarnasa. No i Gustav Berggren. Ależ to by była historia, proszę Państwa. Gdyby to spotkanie zakończyło się wynikiem 1-0. No to by świadczyło rzeczywiście o tym, że UKS Łódź jest jak na razie w dobrej formie, no patrząc na te ostatnie spotkania. 1-0 z Wartą Poznań po bramce Piotra Janczukowicza. Wcześniej jeszcze wygrana z Puszczoniem Pomice. U siebie 3-2. No, gdyby dzisiaj potencjalnie do tego jeszcze dołożyli zwycięstwo z Mistrzem Polski, no to wyglądałoby to naprawdę obiecująco. Ale zobaczmy. Przed nami jeszcze kilka minut. Albo może i kilkanaście, bo nie wiemy, ile doliczy sędzia tej rywalizacji. Piłka jeszcze teraz w rękach Aleksandra Bobka. Aleksander Bobek zagrywa na lewą stronę do Rizy Durmisiego. I Zoran Arsenić podaje teraz jeszcze do Fladona Kowacewicza. No muszą skonstruować jakąś akcję, która przeniesie jakąkolwiek korzyść za pośrednictwem oczywiście bramki. To jest główny cel jak na razie zespołu Dawida Szwargi w tych końcowych minutach tej rywalizacji. Ale muszą to zrobić teraz, żeby później zacząć myśleć o potencjalnym wyjściu na prowadzenie i
zwycięstwie w tej rywalizacji. No jak na razie wynik w 86 minucie nie jest na ich korzyść. Zobaczmy. Gustav Berggren posyła piłkę do Dawida Drahana, znajdującego się na prawej stronie. Ta piłka jeszcze wróci do Jeana Carlosa. Jean Carlos, zobaczmy, jak teraz zachowa się z futbolówką Brazylijczyk. Nie zachował się zbyt poprawnie. No i zacznie od bramki Aleksander Bobek. Mamy zmiany w drużynie Rakowa. Wchodzi na boisko Giannis Papanikolaou, wracający po kontuzji, i Peter Baraf również wchodzi na boisko, występujący z numerem 23. Żegna się z boiskiem zaś Gustav Berggren i Bartosz Nowak. Takie zmiany zostały przeprowadzone właśnie w zespole Rakowa Częstochowa. Schodzi również z boiska Hussein Bali, za jego miejsce Piotr Głowacki. No i zobaczmy. Kejtejan teraz jeszcze rozprowadzana ta akcja na lewą stronę. Antoni Młynarczyk szuka tutaj jeszcze strzału. Jeden z zawodników UKS Łódź. No i będziemy mieli rzut rożny. Proszę Państwa, będzie zagrywał tą piłkę Michał Mokrzycki. Ostatnie minuty tej rywalizacji. Zobaczmy, czy będziemy mieli tutaj niespodziankę. Michał Mokrzycki zagrywa piłkę w pole karne. Zagrywa jednak niecelnie Giannis Papanikolaou. Teraz jeszcze Michał Mokrzycki. Tutaj Papanikolaou jeszcze chciał wejść w piłkę. Się jednak nie udało. Jeszcze teraz Kejtejan próbuje dojść do futbolówki. Został jednak odprowadzony za pole gry przez Zorana Arsenicia. I zacznie tutaj od bramki Vladan Kovacevic. Ostatnie minuty tego spotkania. Papanikolaou wsuła piłkę do Stratosa z Farnasa, ten jeszcze teraz do Koczerkina. Koczerkin, Władysław Koczerkin, zagrywa piłkę na prawą stronę do Dawida Drahala. Zobaczmy, czy 19-latek dojdzie do piłki. Doszedł, ale niezbyt długo się przy futbolówce utrzymał. No i już mamy zmianę strony. UKS Łódź przy piłce i w kontrataku. Jednak Koczerkin teraz jeszcze piłkę przejmuje. Ante Crnac. Podanie na lewą stronę do Łukasza Zwolińskiego. Teraz jednak Jean Carlos, Stratos, Farnas jeszcze teraz. Zagrana piłka w pole karne. Szukają uderzenia głową zawodnicy Rakowa Częstochowa w ostatnich minutach tego spotkania. No ale jeszcze jest jeszcze podyktowany rzut wolny dla UKS Łódź. 89. minuta tej rywalizacji. Spójrzmy na tą akcję jeszcze raz. No rzeczywiście tutaj mógł ucierpieć Adrian Loubau. Troszeczkę powiem szczerze nieobecny. Ja w tym spotkaniu mało sytuacji, gdzie on przyczynił się do odbioru. Najbardziej zresztą ucierpiał Riza Durmisi, no bo tutaj dwóch zawodników położyło się na murawie. Jednak tym, który bardziej ucierpiał, no to został właśnie Duńczyk. Raków Częstochowa teraz jeszcze przy piłce. Stratos Farnas próbuje dograć piłkę do Jeana Carlosa. To mu się udaje. Jean Carlos teraz jeszcze wychodzi z kontratakiem zespół gospodarzy. Stają jednak zatrzymani na posterunku. Znalazł się w tej sytuacji wracający po kontuzji Papanikolaou. Papanikolaou teraz jeszcze przed szansą. Podanie do środka pola do Władysława Koczerkina. Władysław Koczerkin. Odegranie do Papanikolaou. Moi drodzy, zostało doliczonych 6 minut do tej rywalizacji. Raków Częstochowa cały czas w natarciu. Papanikolaou, zagranie na prawą stronę do Dawida Drahala. Dawid Drahal. Zobaczmy. Teraz jeszcze do Zorana Arsenicia. Zoran Arsenic.
na lewą stronę do Jeana Carlosa. Jean Carlos do Władysława Konczetkina, który obraca się z piłką, oddaje strzał. Jeszcze ta piłka jest zagrana w pole karne. Zobaczmy, spore zamieszanie. Doszedł do strzału Jean Carlos. Sytuacja jednak została opanowana przez defensorów drużyny UKS Łódź. I będziemy mieli jeszcze żółtą kartkę dla Papa Nikolału. Czy też to dla Władysława Koczerkina? Zobaczmy. Komu da żółtą kartkę? Bartosz Frankowski. Wydaje mi się, że gdyby dać tutaj komuś żółtą kartkę, no to zdecydowanie dla Papa Nikolału. Moi drodzy, 92. minuta tej rywalizacji. Jak na razie mamy 1-0. Dla UKS Łódź po bramce Daniego Ramiresa mamy czwartą żółtą kartkę dla Janisa Papa Nikolału w tym sezonie. I będzie tą piłkę zagrywał 1 z zawodników UKS Łódź. Została również podyktowana żółta kartka dla jednego z zawodników Rakowa Częstochowa, dla Władysława Koczerkina. Teraz jeszcze próbował strzału Keita Jan. To nie była udana sytuacja. Piłka odprowadzona na lewą stronę do Jeana Carlosa. Jean Carlos, zobaczmy. Jean Carlos teraz jeszcze próbował dograć piłkę do Łukasza Zwolińskiego. Futbolówka została dograna w niecelny sposób. No i w tej sytuacji UKS Łódź zwycięsko z tego pojedynku. Teraz jeszcze Wladan Kowacewicz przed nami ostatnie minuty tej rywalizacji, ale zanim to położył się na murawie strzelec jedynej bramki jak na razie w tym spotkaniu Dani Ramirez. Nie wiadomo, czy tutaj ucierpiał z powodu otrzymania jakiegoś skurczu Hiszpan w tej sytuacji, czy cokolwiek tutaj się wydarzyło. No i najprawdopodobniej pożegna się z boiskiem zawodnik, który jako jedyny jak na razie do 94. minuty tego spotkania wpisał się na listę strzelców. Dani Ramirez żegnany gorącymi brawami. Wchodzi jeszcze teraz na boisko Oskar Koprowski, czyli oczywiście obrońca drużynie UKS Łódź. Młody, bo 24-letni wychowanek UKS-u. Właśnie teraz jeszcze Dawid Drachal przy piłce. Zagranie do Papa Nikolału. Ale Keita Jan wykonuje dobrą pracę w odbiorze. Gubi się jednak, będąc naciskany przez kilku rywali. No i odprowadzona ta piłka teraz jeszcze do jednego z zawodników UKS-u Łódź. Keita Jan teraz jeszcze tą piłkę wybija. Oddalające zagrożenie. Nie, tutaj sędzia. Chyba jeszcze do ławki rezerwowych. Tak jest, nie myliłem się. Został ukarany żółtą kartką Marcin Matysiak, którego jest to pierwsza żółta kartka w jego karierze w drużynie Rycerzy Wiosny. Teraz jeszcze Antoni Młynarczyk próbuje przedrzeć się przez kilku zawodników Rakowa Częstochowa. To się jednak nie udaje. Również żółtą kartką został ukarany za wykucanie się najprawdopodobniej Kajtaja. Jest to jego szósta żółta kartka w tym sezonie. Teraz jeszcze Stratos Farnas. Stratos Farnas zagrywa piłkę na lewą stronę do Jeana Carlosa. Jednak futbolówka została zagrana niecelnie. Przed nami ostatnie kilkadziesiąt sekund tej rywalizacji. No może ewentualnie dwie minutki, biorąc pod uwagę to, że mieliśmy jeszcze jedną zmianę. Gdzie to zszedł z boiska Dani Ramirez. Podanie Jeana Carlosa w pole karne. Doszedł do sytuacji strzeleckiej Ante Cernac. Lecz sytuacja nie została wykorzystana. Znów nad bramką strzelają zawodnicy Rakowa. No to jest
ewidentny problem, jeśli chodzi o te spotkania drużyny Dawida Szwargi, że sporo sytuacji jest po prostu niewykorzystanych. 59 łapek w górę, jeśli chodzi o tą transmisję. 11 787 subskrypcji na naszym kanale dotychczas, także jeśli ktoś jeszcze nie subskrybuje naszego kanału i nie zostawi łapki w górę pod tą transmisją, a podobają nam się Wam się nasze relacje, no to serdecznie do tego zapraszam. Aby ta osoba właśnie to zrobiła. No i przyczyniła się do rozwoju naszego kanału. Teraz jeszcze Jean Carlos. Podanie do Papa Nikolaou. Papa Nikolaou teraz jeszcze podanie na lewą stronę do Jeana Carlosa. Jean Carlos próba strzenia bramki na 1-1 w tym spotkaniu. Całkiem spore zamieszanie, ale jest! Piłka wpadła do siatki, mamy 1-1! W 96 minucie tego spotkania mistrz Polski wyrównuje! Coś nieprawdopodobnego. Co tutaj się stało? Mamy Giannis Papanikolaou wracający po kontuzji w 97 minucie. Jest to jego trzeci gol w tym sezonie. Leży tutaj jeszcze na murawie Głowacki. Ale wydaje mi się, że ta bramka zostanie zaliczona. Spójrzmy sobie na tę sytuację. Jeszcze raz dogranie Jeana Carlosa, później lekkie zamieszanie pod polem karnym. UKS Łódź, no i dochodzi do strzału Giannis Papanikolaou. Wielki wybuch radości w zespole Rakowa. Mamy 1-1. Ostatnie sekundy tej rywalizacji. I Giannis Papanikolaou ratuje drużynę Rakowa od przegranej w tym spotkaniu. Zamiast punktów 0 będziemy mieli najprawdopodobniej podział punktów w tym spotkaniu. Jeszcze ta sytuacja jest analizowana przez Bartosza Frankowskiego. Zobaczmy, jaka tu będzie ostateczna decyzja dotycząca tej sytuacji. Tak jest, bo tu widzę, że pojawiło się pytanie a propos tego, czy będzie transmisja ze spotkania Legia Warszawa Piast Gliwice. Tak, oczywiście będzie. O 17.30 tam głównym prowadzącym tej transmisji będzie Maciej Piętak. Także w jego imieniu już teraz serdecznie zapraszam. Rozpoczął teraz zespół UKS Łódź. Próbuję oddalić tą piłkę od własnej połowy jak najdalej, jak tylko się da, a może potencjalnie jeszcze skonstruować, zagrozić bramce Wladena Kowacewicza. Ostatnie sekundy, Antoni Młynarczyk teraz pojawił się na prawej stronie boiska. 18-letni wychowanek drużyny UKS Łódź. Ale to jest koniec, moi drodzy, to jest koniec tego spotkania. Mamy podział punktów w Łodzi. No, można powiedzieć, że troszeczkę sensacyjnie, nawet nie troszeczkę, no bo jednak mierzyliśmy się teraz z takim spotkaniem, gdzie Raków Częstochowa, drużyna mistrza Polski, mierzyła się z drużyną, która na ten moment zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. A my mamy tutaj podział punktów po bramce Daniego Ramiresa z rzutu karnego w 68 minucie tej rywalizacji. No a później w 98 minucie Giannis Papanikolaou, zawodnik, który wraca po kontuzji, wpisuje się na listę strzelców, jeśli chodzi o sytuację w tabeli. No to mamy jeden punkcik więcej dla UKS Łódź, no a Raków Częstochowa przeskakuje w tym momencie Lech Poznań i znajduje się na trzecim miejscu za pośrednictwem właśnie tego remisu. Jeszcze przed zakończeniem tej transmisji spójrzmy sobie na statystyki obydwu zespołów, jak to mniej więcej wyglądało, jeśli chodzi o te spotkania. No to oczekiwanie bramki nieco większe ze strony medalików, posiadanie piłki też w drugiej połowie nieco większe ze strony właśnie przyjezdnych, sytuacje bramkowe 31 ze strony Rakowa Częstochowa, no, których w tej drugiej połowie sytuacji bramkowych miały co niemiara, strzały na bramkę natomiast, no to tam 7 dla Rakowa Częstochowa. Jeśli byśmy chcieli sobie spojrzeć na podanie, no to tam 493 wymienionych przez zespół Dawida Szwargi, także poprawili się
w tej drugiej połowie, bo jednak w pierwszej połowie no to więcej podań wymienił zespół UKS-u Łódź. Dziękuję Państwu za tę transmisję. Tę relację dla Państwa prowadził Tomasz Małkowski, UKS Łódź. Jeden Raków Częstochowa, również jeden po bramkach Daniego Ramiresa i Giannisa Papa Nikolału. Dziękuję i do zobaczenia. Cześć.